Prosił, abyś mogli rozpocząć. Proszę tutaj lewą część stołu. Lewa część stołu. Czy to jest włączone? Lewa część stołu na czele z panem ministrem Sosko. Proszę o spokój. No to, słuchajcie, minister Soska się tu czuje u siebie, bo był ileś lat ministrem. Także wiemy, znamy jego emocjonalność. W związku z tym wymaga uciszenia. Witam cię, drogi ministrze, ale przede wszystkim witam państwa. Witam uczestników spotkania, przedstawicieli rolników, różnych grup, które protestowały, protestują, przedstawicieli organizacji, związków zawodowych, samorządu, izb rolniczych. Panie ministrze Kołodziejczak, siadamy. Nie siadamy tu. Tu dzisiaj ministrowie nie siedzą. Siedzimy na sali. Proszę państwa, tak. Bardzo dziękuję za udział. Taki mniej więcej przewidujemy charakter. Ja właśnie już wymieniłem, że jeśli chodzi o uczestników, to mówiłem o przedstawicielach grup protestujących rolników, związki, organizacje rolnicze, samorządy, izby rolnicze, przedstawiciele różnych instytucji, a więc Ministerstwo Rolnictwa, przedstawiciele głównych służb granicznych, które mają swoje placówki na granicy. Myślę tu o Krajowej Administracji Skarbowej, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektor Ochrony Roślin, a więc mamy wszystkie instytucje, które będą mogły udzielić odpowiedzi na pytania rolników, na pytania reprezentantów protestujących rolników. Są także przedstawiciele Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, KOWR-u, innych instytucji, nie wymienię, jeśli kogoś nie wymienię, to bardzo przepraszam. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Jest trochę inny porządek niż w czasie ostatniego spotkania. W czasie ostatniego spotkania najpierw były wypowiedzi przedstawicieli związków, organizacji czy protestujących rolników. Dzisiaj najpierw wypowiedzą się przedstawiciele resortu, powiedzą, co na jakim etapie jest, jeśli chodzi o rozwiązywane problemy, o państwa oczekiwania, abyście państwo mieli informacje i później na podstawie aktualnych informacji mogli zadawać pytania, wygłaszać swoje poglądy. Po tym lewa część stołu, przód znowu rozmawia. Proszę państwa, sala jest zmieniona, bo chcieliśmy, żeby nie zabrakło dla nikogo miejsca. Po pierwsze, po drugie, w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele mediów. Wszystkich mediów. Nie robiliśmy żadnej weryfikacji. Kto chce, kto się zgłosił. Pani dyrektor Książyk z zespołem nad tym czuwała, także żeby było miejsce dla wszystkich. Może troszkę będzie gorzej z widocznością, ale jest może nie najlepsza akustyka, stąd proszę o maksymalnie zachowanie spokoju, ciszy i będę prosił o wystąpienia z tego miejsca, bo jest transmisja online. W związku z tym będzie to lepiej, tylko tak jest możliwy przekaz. Proszę państwa, po tym pierwszy departament budżetu, później departament płatności bezpośrednich. Myślę, że przy płatnościach bezpośrednich to pewnie zabierze głos prezes Szymański z Agencji Restrukturyzacji, bo te tematy się wiążą. Następnie departament rynków rolnych. Później już według kolejności nasze służby graniczne. Jeśli będą pytania do Krajowego Ośrodka Wsparcia, to też jest pan dyrektor, to jesteśmy przygotowani. I później, czy jeśli będą wyrażały chęć przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Sanitarnej, mówię
jeśli będę wyrażał chęć, bo te inspekcje są niezależne od resortu rolnictwa. W resorcie rolnictwa jest główny lekarz weterynarii, a więc inspekcja weterynaryjna, jakości handlowej, ochrony roślin, to wtedy te inspekcja mogę poprosić w sposób taki no, zobowiązujący, jeśli mogę prosić. I później byłyby pytania, wypowiedzi państwa. Do tego by się odnieśli znowu nasi uczestnicy tego wprowadzenia, ale także panowie ministrowie, jest minister Kołodziejczak, pan minister Nowak i minister Krajewski. Minister Krajewski jest w stałym komitecie Rady Ministrów i przybędzie z opóźnieniem do nas. Minister Krajewski jest na spotkaniu samorządów województw. Minister Nowak i też przybędzie do nas później. Minister Czarnek też jest na spotkaniu, jeśli chodzi o ten obszar rybactwa, wyjechał na kierunku północnym. A więc można powiedzieć, że chyba jesteśmy formalnie umówieni, poinformowani. Wystąpienia przedstawicieli resortu 5 do 7 minut. Tak samo byśmy prosili przedstawicieli gości czy inspekcji. Jeśli chodzi o udział nas, to 3 do 5 minut, żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos. Chcielibyśmy o 14 skończyć. Może jeśli będzie potrzeba, to zrobimy po spotkaniu konferencję prasową. Jeśli nie, to bo dziennikarze mają możliwość udziału w całości, czy także różnych wypowiedzi no, bezpośrednio do kamer czy mikrofonów. I myślę, że ja bym miał prośbę, żeby się pomyśleli państwo, że przynajmniej 5 osób spośród was, żebyście się zebrali. Myślę, że chciałbym, żeby tam byli przedstawiciel izb rolniczych, przedstawiciel, no może, no bo tutaj ten protest ogłaszała Solidarność Rolników Indywidualnych, a przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych. I myślę tak, żeby był przedstawiciel województwa rzeszowskiego, gdzie są przejścia graniczne i ta napięta sytuacja, a więc wybierzcie z kogoś ze swojego grona, przedstawiciel województwa lubelskiego, bo też jest ten okres, czas, ten graniczny obszar. I może przedstawiciel województwa zachodniopomorskiego, też tam były te różne protesty. 5 osób, jeśli by była potrzeba, ja nie chcę ingerować, kogo wy wskażecie. Jeśli by była prośba, czy uważalibyście, że jeszcze ktoś, ale żeby nie było więcej niż 7 osób. I chciałbym, żeby ten zespół na podstawie dzisiejszej wypowiedzi, aby się sami sformułowali postulaty, które są do Ministerstwa Rolnictwa, do rządu i żebyście nad nimi jeszcze mogli popracować jutro, jeśli by była taka droga, może poprzez online'ową, czy w poniedziałek, żeby móc sformułować problemy, które są do rozwiązania według tego grona, ale także jesteście reprezentantami no, dużej grupy rolników, którzy uczestniczyli w szeregu protestach. W związku z tym ja nie chcę nic narzucać. Widzieliście państwo tutaj wystawione wizytówki za stołem. Kazałem to zlikwidować. Siadamy wszyscy tutaj razem z państwem. Osoby, które będą zabierały głos, będą proszone, aby tu szły za mównicę. Ja kartki z chęcią zabrania głosu zgłaszajcie do mnie. Ja tu będę siedział na rogu stołu. Jestem do państwa dyspozycji i moja rola się ograniczy do zapowiadania. Choć jak mnie znacie, to nie tylko. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma uwag... Panie ministrze, mamy to zakończyć wnioskami, żądaniami międzynarodowymi, bo za tydzień jest Kopa Chorzeka i my kładziemy nasi rolnicy na ołtarzu obronę rolników francuskich, niemieckich i naszych. Koniec. Wnioski, żądania, nie jakieś tam postulaty i błagania. Panie ministrze Soska, okej. Okay. Czy to będą żądania, czy postulaty, czy będą jeszcze inaczej na tego? Myślę, że zachowajmy spokój, umiar, liczość, liczy się siła argumentu, a nie argument głosu, siły głosu.
Bardzo proszę, jeśli nie ma innych uwag, tak będziemy robić. Chciałbym, żebyście w ciągu tych, rozumiem, że Izby Rolnicze dają przedstawiciela, lubelskie, następnie rzeszowskie, podkarpackie i zachodniopomorskie. Bardzo proszę, to też tu do mnie to kierujcie. Teraz proszę o zabranie głosu panią dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Finansów. Pani dyrektor, słuchajcie, jeśli będzie potrzeba, to ja będę wchodził na tą mównicę i będę uciszał. Pani dyrektor, proszę bardzo, tylko proszę w sposób krótki, przejrzysty. Jeśli będą jakieś pytania na bieżąco, to także można je zadawać. Panie dyrektor, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Gutkowska-Cieślakiewicz, jestem dyrektorem Departamentu, tak jak tutaj pan minister wspomniał. Ja Państwu postaram się w krótkich paru zdaniach przedstawić sytuację, jeśli chodzi o budżet na rok 2024. I tak może pokrótce. Tak? Zgodnie z tym, co było obiecane Państwu, zostały zabezpieczone dopłaty do kukurydzy w wysokości około 1 miliarda złotych. Te środki, tak jak powiedziałam, one są zabezpieczone w budżecie. Będzie w najbliższym czasie nabór, jeśli chodzi o wnioski na dopłaty do kukurydzy. To będzie czas do 29 lutego i tutaj mamy ogromną też prośbę do wszystkich rolników, żeby jeśli już będzie ogłoszenie, że jest ten nabór, żeby zostały składane te wnioski w jak najszybszym czasie, ponieważ zależy nam na tym, żeby oczywiście wypłacić Państwu też środki, a jest to związane z tym, tak? Dodatkowo pomoc klęskowa, w tym susza, jak również niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Środki też są zabezpieczone. Jest to kwota 1 miliarda złotych. Będzie ogłoszenie też w najbliższym czasie pana ministra, które będzie precyzowało stawki, jeśli chodzi o te dopłaty. Wypłata oczywiście będziemy się też starali, żeby była jak najszybciej, ale to też jest wszystko uzależnione od tego, jak państwo szybko złożycie wnioski. Także ogromna prośba do przekazania wszystkim rolnikom w każdym województwie, żeby te wnioski naprawdę były jak najszybciej składane. Dodatkowo minister rolnictwa i rozwoju wsi zabezpieczył środki na dopłaty do paliwa. Stawka, jak Państwo wiecie, w tamtym roku była w tym samym okresie w wysokości 1,20 zł. Dzisiaj jest 1,46 zł i wiem, że na pewno Państwo możecie składać już te wnioski do 29 lutego, natomiast wypłata nastąpi w okresie kwietnia. Także bardzo bym prosiła, żeby jak najszybciej też oczywiście składać te wnioski, bo nam wszystkim zależy na tym, żeby środki finansowe, które mamy zabezpieczone w budżecie, były wypłacone Państwu, bo zdajemy sobie sprawę, że one są no, niezbędne do funkcjonowania. Dodatkowo zostanie uruchomiona, czy wznowiona może, linia kredytowa kredytów płynnościowych. Minister rolnictwa zabezpieczył też również środki na to, żeby jak najszybciej można było udzielać Państwu kredytów. W przypadku, kiedy okazałoby się, że brakuje, oczywiście jak najbardziej szukamy i rozważamy zwiększenie środków, aby zwiększyć również tą akcję kredytową. Ona obecnie będzie na poziomie 12,5 miliarda złotych. Także bardzo prosimy Państwa, żeby przede wszystkim przekazać wszystkim rolnikom, żeby składali jak najszybciej wnioski, jak już będzie ogłoszenie, bo tak jak powiedziałam, jest to uzależnione, że czym szybciej Państwo złożycie, tym szybciej nastąpi wypłata. A wszystkim nam zależy na tym, żeby środki popłynęły do Państwa. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor, wykorzystała pani czas w połowie. Tak trzymać, dobry przykład dla kolejnych. Proszę państwa, te wszystkie informacje będą zamieszczone na stronach. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze nie ukrywam, że jeśli chodzi o problemy
dopłat do paliwa, no to może będziemy jeszcze o coś zabiegać więcej, a więc o kolejnych innych sprawach będą informowali kolejni przedstawiciele resortu. Czy jeśli by były pytania do pani minister, to była pani dyrektor, to dopiero przed panią wszystko, to bardzo proszę. Mogą być też na kartkach, nie są przygotowane, ale może do mikrofonu, żeby nie było, że sterujemy, że tylko zbieramy kartki, które mamy przygotowane. Pani dyrektor Joanna Czapla. Jest ktoś pytanie? Nie. Jedna najważniejsza wiadomość. Nie, pan minister, proszę bardzo. Widzę, że będę miał współprowadzącego. Tak, tak. Panie ministrze, proszę o wiarygodną informację, jaką mamy górkę zalegającego zboża z zeszłego roku, sprzed dwóch lat w Polsce. 10 milionów 7 czy 8, bo to jest problem nasz i międzynarodowy. Panie, na wszystko, panie ministrze, przyjdzie czas. Teraz proszę panią Radnę Szaple. Bardzo proszę. Proszę o przedstawienie się. Tam Marcin Florczyk z powiatu kłodzkiego, Dolny Śląsk. Mam pytanie odnośnie dopłat do kukurydzy. Dlaczego jest dzielona tak Polska między 1000 zł a 500? Dolny Śląsk ma praktycznie podobne warunki jak Podlasie, czy Podkarpacie, tak, Podkarpacie. I tam załóżmy jest 1000 zł, a Dolny Śląsk ma 500 zł. To jest jedno. No, drugie to, że żądamy akcyzy 2 zł, tak jak było w tamtym roku, w tej drugiej połowie. Dziękuję. Rozumiemy oczekiwania i jeśli chodzi o sprawę akcyzy, też są w tej chwili rozmowy, ale w tej chwili były informacje, co mamy. Na to mamy pieniądze w budżecie i to będziemy realizować. A jeśli chodzi o możliwość zwiększenia, to jest przed nami. W tej sprawie prowadzimy rozmowy. Bardzo, bardzo proszę. Tadeusz Szymańczak, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Ja mam pytanie do tego tematu, który został ogłoszony na razie jako informacja, że wyrównanie do strat na bazie kukurydzy będzie do 29 lutego. A ja pytam, rolnicy polscy nie mogli sprzedać tego zboża i do dnia 29 lutego nie będą mieli faktur. Jak rozliczyć te wyrównanie tej jałmużnej? Bardzo proszę, ale jeszcze proszę, żeby... Okej, myślę, że później będzie pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa. Paweł Barczewski, powiat Średzki, województwo dolnośląskie. Mam pytanie, bo pani powiedziała, że mamy zabezpieczony miliard złotych na klęski suszowe, które będą. Tylko że w tej chwili klęski suszowe, które mieliśmy wypłacane przez te ostatnie lata, były bardzo utrudnione, żeby w ogóle składać wnioski, a po drugie wszystko było robione w formie internetowej, czyli składanie i szacowanie przez JUNG elektroniczne. Stacji pogodowych nie ma wszędzie rozlokowanych, koło nas na przykład nie ma przy Wrocławiu. Mamy teren specyficzny, bo są tereny podgórskie, które hamują te deszcze. Susza dotyka, lubuskie w ogóle tam nic nie zbierali, a ja na polu na przykład swoim przykładowym podam, że po jednej stronie drogi miałem szacowane 2% straty suszowej, a po drugiej 26%. Nie można szacować, jeżeli nawet nie ma stacji meteorologicznych. Powinno być szacowanie, tak kiedyś to się odbywało, czyli w terenie. Powinny być komisje, które przychodzą i w rzeczywistości można to stwierdzić. To wszystko kuleje. Do tej pory obecna miniona władza, co miała ugrać, to ugrała, ale my po prostu ponieśliśmy stratę, to było naszym kosztem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo, proszę. Pytania, żeby się zamykały w jednej minucie. Szanowni państwo, jestem z województwa świętokrzyskiego, powiat Starachowice, gmina Miżec. Co do nawiązania kolegi przedmówcy z tą suszową sprawą, to jest taki cyrk, bo to, co kolega powiedział, po jednej stronie jest 30%, po drugiej 4 albo 17. U nas na terenie znajduje się podstacja wybudowana. Ciągnę sprawę, żeby wiedział, przez kogo to było wybudowane. Teraz oddane jest do kontroli, do Puław, ale nadal gmina jako gmina nie ma rozeznania,
jak to wygląda. U nas wyszło w większości 17% i 30% na jednej gminie, na jednej wsi, na jednym polu. Następne pytanie, panie ministrze, dobrze by było, żebyś pan się przyjrzał, jak to było z tymi nawozami, bo nawóz ostatni, tam przykład, gdzie mocznik kosztował 1250 zł, później wzrósł na 5800, obecnie spadł na 2700. Dziwnym trafem, co w tym czasie zaważyło, że te ceny się tak różniły? Czy to nie, no i podejrzewam, że to chyba były sprawy tego typu, że jak Obajtek dotknął tam paluchów do produkcji nawozów, no to chyba rolnik dostał taki prezent. Dziękuję. Staramy się nie wymieniać nazwisk. To po pierwsze, po drugie, myślę, że jednak chyba pojedziemy kolejnymi wystąpieniami, żeby były pytania odnośnie całości, bo to będzie. Ale jeszcze pan i będziemy. Proszę bardzo pana. Dzień dobry, proszę państwa. Przyjechaliśmy tutaj rolnicy z kilku województw. My jesteśmy z województwa kujawsko-pomorskiego. Nazywam się Marcin Skalski, jestem rolnikiem. Panie ministrze, słuchając to pana początku wystąpienia, powiedział pan, że najpierw tutaj będą mieli głos państwo z departamentów. My państwa z departamentów możemy wysłuchać online. Przybyliśmy tutaj na zaproszenie pana po to, żeby konstruktywnie rozmawiać o naszych problemach. Nieważne są dopłaty do nawozów, kto ile gdzie zabrał. Proszę państwa, mamy dzisiaj problem, Zielony Ład i Ukraina. O czym my tutaj będziemy rozmawiać? Nie, proszę panie ministrze, skoro już jestem przy głosie. Wybiera pan znowuż nam tutaj pięciu, sześciu przedstawicieli, mamy 16 województw. W województwie kujawsko-pomorskim wojewoda kujawsko-pomorski też nam wyznaczył 6 osób. Widzieliście, do czego doszło? Widzieliście, do czego doszło. I taka eskalacja w całym kraju będzie się nasilała. Panie ministrze, my mamy inne problemy. My się chcemy dowiedzieć, kiedy zostanie zatrzymany import z Ukrainy. Nasi koledzy wczoraj pojechali do Hrubieszowa. Wczoraj w Hrubieszowie wjechało 6 składów po 3,5 tysiąca ton. My już nie mamy z czego żyć, nie mamy z czego dokładać, nawet nie mamy za co tam jechać, żeby wspomóc naszych kolegów. Państwa z departamentów możemy sobie online wysłać. Ja mam co w domu robić. No weźcie się, ludzie, opanujcie. Tutaj pan jeden mówi o jakimś nawozie, o suszy. Mamy inne problemy teraz. Ukraina i Zielony Ład. Wyłączyć mamy 4% dla kogo? Dla tych towarów, które mają wpłynąć z Ukrainy, z oligarchów. My nie pomagamy ukraińskim gospodarstwom. No, nie możemy w ten sposób postępować. Albo będziemy ze sobą rozmawiać, albo to się nigdy nie skończy. Dobrze. Proszę pana, ja rozumiem, pana głos, rozumiem państwa poklask, ale my chcemy rozmawiać i ja zaproponowałem pewną formułę i bardzo bym prosił, żeby ją uszanować. Będzie pan miał czas i wystąpić jeszcze raz. Wystąpią przedstawiciele, będą mówili o Zielonym Ładzie, będą mówili o Ukrainie. W związku z tym nie wyprzedzajmy faktów. Spokojnie, powoli, bo nie chcę, żeby się rozpoczęła dyskusja, bo zaczyna się forma, kto głośniej i kto mocniej. Możecie powiedzieć, co chcecie o mnie, o innych, ale ja szanuję wasze wystąpienia i chcemy rozmawiać. W związku z tym prosiłbym także, aby była wzajemność ze strony państwa. Słuchajcie, żeby dotrzymać umowie, dwóch panów się zgłosiło jeszcze, zabiorą głos i później będą mówili przedstawiciele według zaproponowanego układu. Jeżeli się do tych wypowiedzi też odniesiemy. Bardzo proszę. Panie ministrze, dzień dobry. Panie ministrze, szanowni państwo, oczywiście przedmówca powiedział wszystko prawie to, o co nam chodzi. Myśmy tutaj, panie ministrze, przyjechali właśnie po te rzeczy. Jesteśmy bezpośrednio z granicy. O 9 zaczęliśmy protest, kontynuowaliśmy go w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, panie ministrze. I co się dzieje na granicy? Pan Michał Kołodziejczak, wiceminister, był na granicy w Dorohusku i opowiem pokrótce, co się dzieje. Firmy spedycyjne, prywatne, w lesie, terminale są opanowane przez firmy. Nie ma wglądu nikt do kontroli nad tym, co się dzieje na terminalu. Próbowali rolnicy wejść, żeby wzrokowo ocenić i musieli się przedzierać przez szwadrony policji i szwadrony prywatnych ochroniarzy, żeby mogli zobaczyć, co jest w tych wagonach.
Oczywiście udało im się zobaczyć, co jest w tych wagonach. Przede wszystkim był rzepak. Tysiące ton rzepaku płynie teraz do nas. Rozładowują to wszystko i rozładowują na samochody z naszą rejestracją. Idzie to do zachodniej Polski. I głównie nam, panie ministrze, chodzi o to tylko, żeby ta granica została usprawniona. Panie przewodniczący, pan ma dostęp do mnie na bieżąco. Teraz rozmawiamy jeszcze o sprawach finansowych. Za chwilę będzie o Ukrainie. W związku z tym wtedy pan będziesz mógł wystąpić. Dobrze. Nie rób sobie poklasku. Dobrze, panie ministrze, nikt nie klaskał. Okej. Nikt nie klaskał, no nie klaskał, na szczęście. Bardzo proszę. Panie ministrze, szanowni państwo, uszanujmy pana ministra za to, że to spotkanie dziś zrobił. Bardzo dziękujemy panu za to, ponieważ to spotkanie jest bardzo potrzebne i bardzo pilne. Dziękuję tu izbom rolnym, panu Wiktorowi Szmulewiczowi też, że bardzo mocno się angażuje. Dziękuję panu, że uczestniczy pan ze swoimi służbami w protestach, ponieważ będąc na tych protestach, pan wie... Szkoda czasu. Gadaj konkretnie chciałem się dowiedzieć, jak wygląda sprawa służb, które powinny pilnować tych ładunków na granicach. Gdzie są służby weterynaryjne, gdzie są służby celne? My nie jesteśmy służbą celną, my mamy co robić w podwórkach własnych, w własnych gospodarstwach, a nie pilnować interesu państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, myślę, że minutę, ale będziemy wracać w całości odpowiedzi, ale w związku z tym, że zapowiedziałem, pani dyrektor, bardzo krótko, ale później będziemy już odpowiadać całościowo. Naprawdę chcemy jak najwięcej rzeczy powiedzieć. Nie chcemy nic narzucać, ale wy też, no, myślę, że robimy jak umiemy. Jeśli jesteście niezadowoleni, powiedzcie, będziemy zmieniać, ale chcemy rozmowy. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, tak jak tutaj pan minister powiedział, ja krótko się odniosę. Jeśli chodzi o kukurydzę, nie ma tutaj żadnych faktur. Nie mówimy o żadnych fakturach, to od razu to chcę zdementować. Wnioski państwo musicie składać do 29 lutego. Będzie informacja na pewno w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o radary, tak, bo mówi tutaj o stacje meteorologiczne. My nie mamy czasu na takie czekanie, bo termin jest bardzo krótki. Jak to wszystko się ukaże tydzień wcześniej, jak okaże się, że będzie nabór internetowy, serwery pewnie też padną, a jeżeli się okaże, że to wszystko będzie gdzieś w agencjach, to utkniemy tam w kolejkach. To jeśli można się, panie ministrze, to ja się od razu do tego odniosę. Nie będzie przez formę internetową, tylko będą wnioski papierowe. Termin ten wynika z przepisów prawa, 29 lutego. Zdajemy sobie sprawę, że to jest krótki termin, ale też deklaracja tutaj ze strony pewnie pana prezesa z Agencji Restrukturyzacji będzie zapewnienie o dostępie oczywiście pracowników i że będziecie państwo mogli spokojnie złożyć te wnioski. Także proszę się o to nie obawiać. Na pewno wnioski w formie papierowej będą. Jeśli chodzi o te stacje meteorologiczne, to tylko tutaj, jeżeli nawet nie ma takiej stacji meteorologicznej, to są radary, które robią pomiary co 5 minut na działkach o powierzchni pół kilometra na pół kilometra. Także proszę państwa, to, że nie ma stacjonarnej stacji, nie oznacza, że tam nie ma żadnych pomiarów. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Joanna Szapla, płatności bezpośrednie. I po pani dyrektor, w związku z tym, że to pewnie będzie nawiązywało przedstawiciel agencji. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Ja chciałam powiedzieć o Zielonym Ładzie, o uproszczeniach, które teraz wprowadzamy, które wprowadzane są na poziomie Komisji Europejskiej, jak również w Ministerstwie Rolnictwa. Po pierwsze, Komisja Europejska odstąpiła od wprowadzenia rozporządzenia w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin przez rolników. Jeśli chodzi o plan strategiczny, szanowni państwo, i wymogi w zakresie Zielonego Ładu, to tutaj wprowadzamy uproszczenia w takich trzech obszarach. Na poziomie Komisji Europejskiej 13 lutego Komisja wydała rozporządzenie odstępujące na 2024 rok od obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych. Nie ma tego obowiązku już w tym roku. W zamian za to na tych 4% gruntów ornych mogą państwo siać
międzyplony, mogą to być wsiewki, może to być międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, tak? Lub mogą państwo uprawiać bobowate. To, co wciąż zostało, to jest zakaz stosowania środków ochrony roślin. Polska była za tym, ażeby ta derogacja była taka jak w ubiegłym roku, czyli żeby można było produkować na ugorach. Wiele państw członkowskich się sprzeciwiło temu rozporządzeniu. Tak? To rozporządzenie de facto zostało odrzucone. Niemniej jednak uważamy, że ta zmiana, która w takiej sytuacji została wprowadzona, czyli 4% bobowate i międzyplony, no jest tutaj dobrym też rozwiązaniem. Jakie kolejne zmiany w zakresie uproszczenia? Szanowni Państwo, my zmieniamy, ten plan strategiczny jest obecnie procedowany, oceniany w Komisji Europejskiej i tu mamy pewne złagodzenie norm warunkowości dotyczących zmianowania. Chcemy, żeby nie było tam obowiązku dywersyfikacji upraw, czyli że rolnik musi ograniczenia co do głównej uprawy, tak, co do kolejnych upraw. Chcemy również wprowadzić inny okres utrzymania pokrywy glebowej, tak, dla upraw wcześniej schodzących z pola, czyli dla zbóż, rzepaku, żeby to nie był okres zimowy, tylko żeby to był okres od żniw do 15 października. Oczywiście, jeśli państwo będą chcieli wykonać pewne zabiegi agrotechniczne dotyczące orki, to jak najbardziej w tym okresie takie działania są dopuszczalne. Poza tym zwiększamy stawki ONW górskie, tak? Stawki również zmniejszane są wymagane poziomy obsady zwierząt, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, tak? Są pewne uproszczenia w programach rolno-środowiskowych. To się dzieje na poziomie planu strategicznego i pan minister Siekierski właśnie z taką zmianą wystąpił. Zmieniamy również rozporządzenia krajowe, rozporządzenia ministra rolnictwa, też w zakresie uproszczeń. To, co państwa interesuje, przedłużamy oświadczenia, nie będzie zdjęć geotagowanych, nie ma obowiązków wykonywania zdjęć geotagowanych dla potwierdzenia pewnych praktyk ekoschematowych, tak? Czy wylewanie gnojowicy metodą bezrozbryzgową, czy przyoranie obornika 12 godzin. Tak jak w 2023 roku mogą państwo złożyć oświadczenia. Poza tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żeby każdy z państwa dostał płatności za ekoschematy, będzie wzywać rolników, jeśli zapomnieli, nie złożyli jakiegoś oświadczenia w terminie. Niech się państwo nie martwią, agencja będzie wzywać rolników do tego, do złożenia pewnych oświadczeń, żeby tu wszystkie dokumenty zostały złożone prawidłowo. Jest również inicjatywa w ramach Rady Europejskiej, państwa członkowskie, wsłuchując się w głosy rolników, tak, minister Siekierski też zabiega, żeby były uproszczenia na poziomie przepisów unijnych, tak, żeby odstąpić w ogóle od obowiązku ugorowania, tak, żeby nie było ugorowania jako obowiązkowej warunkowości, tylko żeby na przykład był to ekoschemat. Jeśli rolnik chce, proszę bardzo, dostanie za to płatności, natomiast żeby nie było obowiązku ugorowania dla wszystkich. Kolejna rzecz, pokrywa glebowa. Szanowni państwo, kiedyś była tylko na obszarach erozyjnych. Też wnioskujemy, żeby była tylko na obszarach erozyjnych. To są obszary erozyjne, wieczna erozja wodna. To są obszary górskie i podgórskie. Tak, żeby nie było na poziomie całego kraju. To jest około 18-20% kraju lub mniej. Jest również nasz wniosek o to, żeby rolnicy do 10 hektarów w ogóle byli zwolnieni z obowiązku wypełniania norm warunkowości. Jest też inicjatywa komisarza Wojciechowskiego, który napisał do pani komisarz Urszuli von der Leyen, żeby z uwagi na nadzwyczajne okoliczności w 2024 roku odstąpić od stosowania właśnie sankcji za ugorowanie, za zmianowanie. My, jeśli komisja, jak tylko komisja wyda taki prawnie wiążący akt, jak najbardziej my go zastosujemy. Także czekamy tutaj na
odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej. To tyle w takim skrócie, panie ministrze. Dziękuję. Wiecie państwo, minister Soska cały czas rozmawia. Jak ja do niego się wychylam, to on mi pokazuje cicho. Tylko nie wiem, czy ja mam być cicho, czy on. Także panie ministrze, bardzo proszę. I pytania, bo jednak są pytania, bo to jest, może go tu niektóre umknąć. A ja bym prosił, już tu pan, poproszę pana, jeszcze jedno, komentarz do słynnego listu pana ministra, pana komisarza Wojciechowskiego, bo napisał list, który tam różne rzeczy zapowiada i w związku z tym, jeśli mogę prosić o komentarz, bo list jest, proszę państwa, list jest adresowany do rolników polskich. W związku z tym bardzo, bardzo proszę o komentarz. Dziękuję panie ministrze. Tak jak już wspominałam, szanowni państwo, jeśli chodzi o list pana komisarza, także my tu będziemy popierać wszelkie inicjatywy, które na poziomie wspólnotowym obniżą wymagania nakładane na rolników. Mam tutaj na myśli te kary za niewypełnianie niektórych obowiązków w zakresie Zielonego Ładu. Pan komisarz też w liście napisał, że też zabiega w zakresie odstąpienia od zdjęć geotagowanych i żeby to były oświadczenia. Tak jak już powiedziałam, my to już prowadziliśmy na poziomie przepisów krajowych i tak będzie, szanowni państwo, w kolejnych latach. Także to są takie główne inicjatywy, akurat komentarz z naszego, z obszaru tutaj tego Zielonego Ładu. Pan komisarz próbuje naprawiać błędy przeszłości. Tylko pamiętajmy, że te ustalenia Zielonego Ładu to były ustalenia na szczeblu komisji zaakceptowane przez polski rząd i były też konsultowane z przedstawicielami organizacji rolniczych. To po pierwsze. Po drugie, pan komisarz proponuje dodatkowe wsparcie, tylko Unia ma dać, a budżet krajowy zapłacić. No to dobrze, my wam coś damy, czy pozwolimy wam dać. No to jest trochę tak nie do końca fair, ale dobrze, że te zmiany, które proponuję, że będziemy je czekać na ich uprawomocnienie w dokumentach unijnych, bo jeszcze wypowiedź komisarza nie jest dokumentem. Dopiero wtedy będziemy starali się wszystko ogłaszać na stronie internetowej, żebyście państwo mieli wiarygodne źródło. Bardzo proszę, jedna minuta, krótkie pytania. Proszę bardzo. Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Panie ministrze, szanowni państwo, proszę państwa, jest jedyna okazja, żeby skończyć z tym Zielonym Ładem, nie robić jakieś, nie wiem, pozorowane ruchy. Wczoraj miałem Radę Wojewódzką, Radę Powiatową Powiatu Lubelskiego. Wszyscy tysiące ludzi z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na starych zasadach wszystko nam wyliczają. Czy to są, nie są to koszty, a nam się rzuca u chłapy jakieś tam miliard złotych. Proszę, mamy listy, ile rolnicy zarobili, ile przedsiębiorcy zarobili na zbożu sprowadzonym z Ukrainy. To są miliony złotych, a nam się daje miliard złotych dla jednej firmy, dla prywatnych osób, a nam się daje jakieś ochłapy. Jeżeli ktoś jest ubrany w błocie, proszę państwa, nie można go tylko podmalować i niech idzie dalej. Nie da się tego Zielonego Ładu. Europa się pali, Polska się pali. Jeżeli nie wierzycie, zaraz ludzie wystąpią i wam wszystko to powiedzą i pokażą na zdjęciach. Zielony Ład jest do wyrzucenia praktycznie w całości. Wiadomo, niektóre elementy my i tak spełniamy. To samo dotyczy zablokowania zboża na Ukrainie. Jadą setki wagonów praktycznie tygodniowo, miesięcznie. Taki pociąg to jest prawie 3000 ton. I to wszystko jedzie, minister jedzie na granicę, on nie wie, gdzie to jedzie. Nieprzygotowany w ogóle do kontroli. Kontrole w ogóle nie działają. To jest, proszę spytać rolników. Dziękuję bardzo. Zaraz się do kontroli odniosę odnośnie określone służby. Proszę państwa, z tym Zielonym Ładem to my go chcemy ograniczyć do minimum, prawie zlikwidować, ale formalnie nie likwidować,
bo formalnie jest to nie jest do końca w taki układ możliwe do przeprowadzenia. W związku z tym robimy, co jest możliwe, żeby uprościć, zlikwidować wszelkiego rodzaju niepotrzebne rzeczy i naprawdę idziemy w tym kierunku. Proszę nas rozumieć, że chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby tak było. A szanowny panie przewodniczący, ten głos jest świetny, tylko trochę za późno. Jak było to ustalane, to wtedy trzeba było o tym mówić. Czy nie ma dalszych pytań? W takim razie proszę dyrektora, szefa, wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji. Bardzo proszę, panie prezesie. A wniosek konkretny do tego? No nie zgłosiłeś się to po. Proszę bardzo. Zgłosisz. Szanowni państwo, panie ministrze, szczególnie przybyli rolnicy. Ja bym chciał was zapewnić, że Agencja Restrukturyzacji rozumie swoją rolę służebną i dla kogo pracuje. Więc też troszeczkę państwu chciałbym prosić o państwa o zrozumienie i o zobaczenie, w jakiej sytuacji też są urzędnicy. Wiadomo, że jak przyszliśmy do agencji miesiąc temu z nowym kierownictwem, to mieliśmy zastaną sytuację, ale to jakby nie jest państwa problemem, to jest problemem agencji, organizacja. I chciałbym was zapewnić, że tak jak na poprzednim spotkaniu, większość płatności, która wiąże się z ekoschematami, zostanie powierzchniowymi, zostanie wypłacona w miesiącu marcu. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że musimy określić stawki do ekoschematów powierzchniowych i dlatego o tym mówię. A dlaczego nie są określone stawki? Chcę też państwu zrozumieć mechanizm. Na poszczególne mechanizmy jest przeznaczona koperta finansowa i tą kopertę finansową dzieli się przez hektary, które się kwalifikowują do wsparcia. I my musimy zweryfikować wnioski w systemie, określić liczbę hektarów i potem podzielić stawkę i potem kopertę przez kopertę finansową przez liczbę hektarów uprawnionych. I dopóki my nie będziemy mieli możliwości i prace nastąpiły, duże intensyfikacje pracy w systemie informatycznym i zweryfikowanych państwa wniosków, nie będziemy mogli odpowiedzialnie przekazać informacji panu ministrowi, żeby mógł podjąć decyzję w rozporządzeniu ministra rolnictwa o określeniu stawek do ekoschematów. Z tego wynika jakby państwa postulat, że nie znamy stawek. I teraz jak wygląda to na osi czasu? 19 lutego przedstawimy propozycję ministerstwu stawki do ekoschematów powierzchniowych, natomiast do 23 lutego myślę, że będzie już w formie rozporządzenia, jak się uda oczywiście, ta stawka przedstawiona państwu. 26 lutego zaczynamy naliczanie płatności, czyli realnie płatności u państwa na kontach w znacznej większości spraw związanych z ekoschematami powierzchniowymi będą w miesiącu marcu. I chciałbym też państwu statystyki przekazać, jak wyjeżdżałem z agencji na dzisiaj, to 662 tysiące rolników otrzymało decyzje, zostały wydane decyzje w zakresie płatności obszarowych. Dla 184 tysięcy są już naliczone. Jeszcze mówię o tych wnioskach, gdzie nie mamy ekoschematów. A dla 160 tysięcy spraw są zatwierdzone, czyli to, co wam mówię, zweryfikowane powierzchnie, będzie stawka, przeliczamy i od razu na początku marca nastąpi wypłata tych środków. To jest jakby jedna rzecz. A dlaczego tak długo czekamy z tą kopertą? Pierwszą sytuacją było brak możliwości systemowych, w systemie informatycznym wyliczenia tej powierzchni, bo nie było takiego modułu w systemie, który teraz jest odbierany. A drugą, żeby przedstawić panu ministrowi do podjęcia decyzji o stawkach wykorzystanie koperty w maksymalnej wysokości, czyli musimy zweryfikować jak największą powierzchnię, żeby 100% koperty albo 99,9% zostało wykorzystane. Bo najgorszą sytuacją byłoby, gdybyście określili stawki, państwo otrzymalibyście stawki niższe, a 5% koperty zostałoby niewykorzystane. Tego byście nam po prostu nie darowali. Kolejną rzeczą, którą chciałbym państwu do państwa apelować i prosić, bo wczoraj też chcę, żebyście państwo kierowali do nas, do agencji, swoje problemy do centrali, tak? Gdzie macie, żebyśmy wyłapywali jakieś sytuacje, które są jakby z waszego punktu widzenia złe. Tak? Pamiętajcie, że agencja 11 tysięcy osób zatrudnia, więc różne rzeczy się mogą w pojedynczych przypadkach zdarzyć, ale na te wszystkie systemy reaguje, na wszystkie takie sytuacje
reagujemy, ale teraz to, co też powiedziała pani dyrektor Czapla, że w chwili obecnej prosimy rolników telefonicznie, jak najprostszą drogą komunikacyjną, złóżcie oświadczenie odnośnie praktyk, które zostały wykonane do ekoschematów, żebyśmy mogli wydać decyzję i ta decyzja, żeby była pozytywna. Po prostu też potrzebujemy reakcji od państwa, żeby te dokumenty uzupełnić. I zauważycie, jak wrócicie do siebie, do swoich województw, że ta intensyfikacja telefonów będzie duża, bo pracownicy też są zdeterminowani, żeby od marca państwo wypłacić te środki. Więc prosimy o reakcję. Mieliśmy sygnały, że ktoś powiedział, że nie złożę, nie dam, że to jest bez sensu, ale to nie jest działanie na korzyść ani państwa, ani agencji, bo agencja jest, żeby jak najszybciej te środki wypłacić i żebyście państwo mieli te pieniądze na koncie. Jeżeli chodzi o pomoc krajową, tak, o sprawy związane z kukurydzą i klęską suszy, to agencja będzie organizowała pracę w sobotę i będą dedykowane okienka tylko dla państwa. Czyli będzie ktoś przychodził w innych sprawach IRZ-u czy czegoś innego, to będzie miał inna obsługa. Dla państwa będą dedykowane osoby tylko do przyjmowania wniosków. I wnioski będą przyjmowane wyłącznie w papierze, a to ze względu takiego też, żebyście państwo mieli możliwość uzupełnienia, żeby ta nasza komunikacja była też jakby przyjaźniejsza dla państwa. Żeby te wszystkie rzeczy można było wyprostować, jeżeli byśmy mieli jakieś sytuacje, gdzie coś jeszcze trzeba z państwem wyjaśnić. Nie wiem, jakby to są działania, które są przygotowane na najbliższe 2 miesiące, czyli wypłata wsparcia krajowego i wypłata płatności z ekoschematów. Więc jeżeli macie państwo pytania, to bardzo proszę. Jeśli można. Ja panu powiem, jak można usprawnić wypłatę tych ekoschematów. Wyrzućcie je wszystkie do kosza i podzielcie tą kopertę finansową przez wszystkie hektary. 2 tygodnie macie pozałatwiane. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście pomysł świetny, nowatorski, no ale chciałby się tak zrobić, tylko że jest taka rzeczywistość. Dobrze, panie ministrze, możesz pan prowadzić. No, spokojnie, wszyscy, kto będzie chciał, zabierze głos bez względu na to, co chce powiedzieć. Tylko, żeby nikogo nie obrażać. Proszę państwa, bardzo zabiegamy o to, aby też było takie mocniejsze otwarcie agencji. Stąd prośba, żeby ona w tym okresie funkcjonowała także w soboty czy w niedzielę. O to, o czym mówiłem, żeby była większa dostępność i pomoc. Włączymy także ośrodki doradztwa rolniczego w to, tak jak w poprzednim okresie, żeby mogły pomagać w wypełnieniu, przygotowaniu wniosków. Jeśli to w takim razie poproszę pana dyrektora. Dziękuję. Pan prezes będzie z nami do końca, także jak się będą jakieś pytania, to będę dalej. Pan dyrektor Guba, bardzo proszę. Ja podejdę, bo tylko, no to są zaszłe sprawy. Panie ministrze, te zaległe, te dni opóźnienia w wnioskach złożonych latem na młodego rolnika i ich innych, to proszę sobie przyjąć, w Brukseli to weźmiemy, każdy jeden dzień zwłoki, 1% będzie agencja dopłacać. Nie może być tak, że karzecie rolników za jeden dzień 1% kary, to w dwie strony. Proszę rozwiązać te wnioski dla młodych rolników i niech ta agencja pilnuje. Ja przyjmowałem 5000 pracowników do agencji, 2000 z PSL-u, 2000 z SLD, 1 kościelnych, jest was 11 tysięcy, wiatr w korytarzach wieje. Dobrze. Panie ministrze, niepotrzebnie, spokojnie, kto jak to, ale pan powinien już tu trzymać pewnych reguł. Bardzo proszę. Panie ministrze, dziękuję za ten głos, bo powiem panu, że jak przyszedłem do agencji miesiąc temu, to są wnioski, nabory sprzed roku jeszcze nierozpatrzone. I tu macie rację, ale to też podnosiłem z państwem na spotkaniach. Jeżeli wyrazicie taką wolę i zgodę, że jeżeli pozwolicie nam troszeczkę czasu zostawić, żebyśmy wnioski mogli uratować, bo sami rozumiecie, że nie chodzi o to, żeby te wnioski rozpatrzyć i dać odmowę, tylko żeby te wnioski starać się tak rozpatrzyć i poprowadzić rolnika, żeby on te pieniądze dostał. I naprawdę zmieniamy podejście do tej sytuacji, no ale potrzebujemy naprawdę czasu, bo to jest miesiąc czasu i jakby rozpoczęliśmy działanie w takim nerwowym okresie i no, proszę o spokój, a trzymajcie mnie za słowo, że ta statystyka na pewno się poprawi, bo dla mnie sukcesem jest pozytywna decyzja w agencji, a nie negatywna. Nie chodzi o to, żeby odrzucić wniosek, tylko żeby dać pieniądze. Bardzo dziękujemy. Możemy prosić o wyrozumiałość i o pomoc, a obiecujemy, że będziemy się starać. Pan dyrektor Guba, bardzo proszę. Ja
prawda ukraińska. Ale co powiedział dyrektor Guba, później pan otrzyma głos. 7 minut, a ja minutę. To... Proszę, ja, no, ale ja prowadzę... Ja bym prosił, panie ministrze, bo mamy podział taki, zebraliście nas tutaj, jestem rolnikiem z powiatu sieradzkiego. Michał, nie zebraliśmy, tylko zaprosiliśmy. Zebraliście nas po kilka sztuk z poszczególnych województw i tak dalej. Dostaliśmy tutaj fajny list od pana komisarza Wojciechowskiego. No ładny, ładny. Na drugiej stronie chcieliście wniosków. Napisałem wniosek, szybki, prosty, jednozdaniowy. Wniosek o zaczęcie pracy Ministerstwa Rolnictwa na rzecz pomocy rolnikom w ich sytuacji. Z poważaniem, Michał Rolnik Sieradzkiego. Taki wniosek wystarczy. Jeden wniosek już pan dostał ode mnie w poniedziałek od wiceministra Nowaka. I tam były wszystkie nasze postulaty. Co tu więcej robić? Po co my tu zbieramy? Tutaj siedzą już te wszystkie koty z waszych, grube koty z tych waszych agencji i innych rzeczy. Nas tam ustawiliście kilku. Nie dajecie nam minutę rozmowy. Ja bym prosił równowagę, dobra? Jak jest 7 minut, to my też mówmy 7. I tyle. Dziękuję. Proszę państwa, my możemy tu być do późnych godzin. My możemy być do późnych godzin wieczornych, nie ma problemu. Wie pan, my nikogo nie obrażamy, pan też nikt nie obraża, kto jaki jest. Szanujmy się nawzajem. Ja widzę, że wśród młodzieży jest taka próba popisywania się. Spokojnie, o wszystkim można powiedzieć, dosadnie, mocno, nikogo nie obrażając. I proszę, abyśmy się tego trzymali. Bardzo proszę, dyrektor Guba. Panie ministrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że nie musimy siedzieć tutaj 4-5 godzin. Przejdźmy do konkretów, załatwmy to, co mają rolnicy do powiedzenia i dlaczego tu jesteśmy. Bo sądzę, że jeśli się nie dogadamy, to te blokady nie skończą się na granicy, a te protesty rozrosną się niesamowicie. Więc to wszystko jest takie owijanie kotka za pomocą młotka i mówmy o konkretach. Dobrze. Dziękuję bardzo. Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa. Proszę państwa, zostałem poproszony o przedstawienie krótkiego wstępu też do dyskusji w zakresie sytuacji na rynkach, ale też informacji na temat podejmowanych działań. Jeżeli idzie o sytuację, poprosiłbym o przesunięcie slajdów. Jeżeli idzie o sytuację rynkową, sytuacja jest trudna. Państwo to znają od strony gospodarstw, poziomu gospodarstw. Rynki są zdestabilizowane od kilku lat. Wojna na Ukrainie niesie konsekwencje do dnia dzisiejszego. Widzimy na globalnych rynkach rolnych, także na krajowych, dużą niepewność. Pytanie, gdzie jest, na jakim poziomie ceny są ustalane? No, ceny są ustalane na poziomie globalnym. Jeżeli mówimy o zboża, to jest rynek absolutnie globalny. Polska jest dużym eksporterem zbóż. Polska w ogóle jest dużym eksporterem produktów rolno-spożywczych. Mamy dane za kolejny rok 2023. Kolejny rok, gdzie zwiększyła się nasza nadwyżka, nasz bilans handlowy w tym obszarze. I trzeba sobie też zdawać sprawę, to jest, myślę, ciężko o tym też tak pominąć w takich dyskusjach, że jesteśmy państwem, które w ostatnich latach doświadczyło największego przyrostu pozytywnego bilansu. Jesteśmy w gronie 9 państw bodajże w Unii Europejskiej, które mają pozytywny bilans w handlu rolno-spożywczym. Są dane za 2022 akurat rok, w 2023 ten bilans się poprawił. To jest istotne z punktu widzenia tej dyskusji, jaką prowadzimy na poziomie unijnym i też z punktu widzenia różnych postulatów, czy tego, co należy robić, aby sytuację na rynku krajowym stabilizować. No, z tego wynika między innymi to, że my tak naprawdę jesteśmy skazani na poszukiwanie nowych rynków. To dotyczy oczywiście zbóż i wszystkich tych produktów, gdzie mamy nadwyżki. W zasadzie jest niewiele rynków, na których mamy deficyt. Ale są też państwa, z którymi mamy jednak wymianę deficytową. Do tych państw zalicza się Ukraina. Tutaj są dane dotyczące tego, jak się przedstawiała wartość wymiany handlowej z Ukrainą w ostatnich latach. 2022 rok to był ten napływ dużej ilości zbóż i wtedy był duży wzrost importu z Ukrainy. De facto Ukraina była drugim kierunkiem importowym na rynek polski. W 2023 to się zmieniło z uwagi na
z uwagi na embargo, na ten zakaz. On był unijny, teraz jest od 15 września, to jest to zakaz krajowy. Warto też tutaj pokazać, jak się przedstawia handel zbożami. 2023 rok to był rok, w którym mieliśmy rekordowy eksport zbóż. Tutaj jest z podziałem na kukurydzę. Udział kukurydzy wzrósł w sposób naturalny, ponieważ w Polsce podwoiła się de facto produkcja kukurydzy na przestrzeni ostatnich 4 lat. W związku z tym ta kukurydza jest eksportowana. W pewnej części oczywiście w 2023 roku są tam też pewnie zboża, które wpłynęły rok wcześniej, w 2022 z Ukrainy. Sytuacja, jeżeli idzie o handel z Ukrainą, jest monitorowana na wielu poziomach. Korzystamy z danych Komisji Europejskiej. My oczywiście te dane też zasilamy z krajowych systemów rejestracji handlu. Widzą Państwo, że handel z Ukrainy na teren Unii, on jest, on się zmniejszył. Tutaj akurat to dotyczy zbóż, tak? Natomiast handel do państw przyfrontowych, różnie to nazywamy, graniczących z Ukrainą, on de facto się prawie że wygasł. Tam są pozytywne wielkości od kwietnia ubiegłego roku. To tylko dlatego, że nie wszystkie państwa wprowadziły absolutny zakaz importu zbóż z Ukrainy. Też chcę powiedzieć, że handel jest, przepływy handlowe są bardzo ściśle monitorowane przez ministerstwo we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Dostajemy dane praktycznie codziennie. Tutaj jest przykład takich danych, które pokazują, jak na przestrzeni ostatnich 5 tygodni wyglądał tranzyt zbóż przez Polskę. Ja specjalnie akurat te dane wyciągnąłem i pokazuję Państwu, dlatego że to może też być ten obraz, który jest widoczny na granicy, tak? Około 400 tysięcy ton zbóż, które przekroczyło polską granicę z destynacją transportu poza teren Polski, to jest na pewno to, co jest widoczne. Wiemy, gdzie to zboże trafia. To jest tutaj pogrupowane według, prawda, tej malejącej wielkości. Do Niemiec, do Niderlandów, także Hiszpania jest. Hiszpania jest największym odbiorcą zbóż i Włochy z Ukrainy. Jeżeli idzie o działania, no to tutaj chcę też powiedzieć krótko o działaniach w zakresie polityki handlowej. Polityka handlowa jest generalnie w kompetencjach Unii Europejskiej. To znaczy, że to embargo, które działa od kwietnia ubiegłego roku, ono zostało przeniesione na poziom unijny na kilka miesięcy do połowy września. Natomiast od września obowiązuje krajowe embargo, które jest ściśle przestrzegane i respektowane, i tutaj są z nami odpowiednie służby, które w kwestiach wątpliwości dotyczących szczelności tego systemu mogą się wypowiedzieć. Ale chcę też przypomnieć Państwu, że trwa dyskusja na temat przedłużenia umowy, to się nazywa ATM albo wyjątkowe środki wsparcia, na kolejny rok na poziomie unijnym. W tym rozporządzeniu zaszły zmiany, które pozwolą na lepszą kontrolę importu z Ukrainy także do państw przyfrontowych produktów, które były tym rozporządzeniem zliberalizowane. Ale też jeszcze jedną rzecz, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Miesiąc temu rozpoczęliśmy rozmowy techniczne eksperckie ze stroną ukraińską na temat ewentualności wprowadzenia rozwiązań dwustronnych, takich jakie funkcjonują z Bułgarią i z Rumunią, czyli opartych na systemie licencjonowania, plus limity ilościowe. I chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia ewentualnego zastąpienia tego rozwiązania, zastąpienia tym rozwiązaniem dwustronnym tego, co dzisiaj zakazu, ale również możliwości ograniczenia importu produktów, które w inny sposób się nie da ograniczyć w imporcie z Ukrainą. Dziękuję bardzo. Tak, to znaczy, jeżeli idzie, mówi Pan o tranzycie, czy o wjeździe zakończonym dopuszczeniem do obrotu na terenie Polski? To jesteśmy Państwu w stanie taką informację udzielić. Proszę mi dać tylko czas, żeby otworzyć w komputerze odpowiedni program i za chwilę Państwu tę informację przekażemy. Tak, taką informację dysponujemy i możemy tą informację przekazać. Panie ministrze, szanowni państwo, Tomasz Szczepański, Solidarność Rolnicza.
Dzisiejsze spotkanie rozumiem, że powinno dotyczyć sytuacji, jaka jest dzisiaj w kraju, a to, co się dzieje na przejściach, tam stoją rolnicy, stoją przedsiębiorcy. Ludzie dzisiaj strajkują i my chcemy wyjść stąd z jasną informacją, jak te sprawy będą załatwione. Odnośnie Ukrainy, odnośnie handlu i odnośnie Zielonego Ładu. Proszę Państwa, to są dwa najważniejsze postulaty, o których rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu, które było w ministerstwie. I dzisiaj, jeśli będziemy tutaj sobie przedstawiać dane statystyczne, tak naprawdę wychodzimy z niczym. Proszę zobaczyć, nikt nie jest zainteresowany tymi sprawami, o których tutaj mówił dyrektor Guba. No niestety, każdy jest rozproszony. My zajmijmy się tymi sprawami, które dzisiaj dotykają tak naprawdę granicy ukraińskiej i Zielonego Ładu, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Po to tutaj przyjechaliśmy, żeby dostać informacje, jakie, których żądamy i których oczekujemy. Dziękuję. Dobrze, panie przewodniczący, jeśli by mamy jeszcze ileś wypowiedzi i pana uwaga będzie słuszna, jeśli no, nie, w tych kolejnych wypowiedziach nie będzie w jakimś sensie prezentacji odpowiedzi na pana zadane pytanie. Bardzo proszę. Panie ministrze, szanowni państwo, drodzy rolnicy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Składam wniosek. Przestańmy obrażać tu przedstawicieli rolników, udowadniając nam, że bilans z Ukrainą jest korzystny dla nas. Dzisiaj stoimy przed bankructwem. Każde gospodarstwo stoi przed bankructwem. W związku z tym została złożona lista osób, które ma usiąść i napisać te wnioski wszystkie, które tu mają padać. Druga rzecz. Panie ministrze, chcę prosić i chcę publicznie jasno i wyraźnie powiedzieć. Napisaliśmy do pana jako Związek Producentów Roślin Zbożowych. Przestańcie puszczać oko do tego, żeby rolników karać za wysypywanie kilku ton zboża toksycznego na nasze drogi. To jest niedopuszczalne. Ja uważam, że takie działania są szkodliwe dla naszego państwa, dla naszych rolników, dla naszych rodzin. Panie przewodniczący, znamy się od dziesięcioleciu i masz rację, tylko nikt do nikogo oka nie puszcza. Ja jasno powiedziałem, że rozumiemy zachowanie rolników, że było może zbyt emocjonalne, ale to jest dopuszczalne. W ramach protestów europejskich często to robią rolnicy francuscy. Powiedziałem też, że wypowiedź polityków ukraińskich była też nie na miejscu, że nie można w ten sposób się odnosić do drobnego w sumie zajścia. Także że popieram i druga rzecz, jest, no, chcemy pokazać pewne liczby, nie chcemy nikogo zamulać, nie chcemy nikogo oszukiwać, dalecy jesteśmy od tego, nie posądzajcie nas o to, chcemy rozmawiać, robimy to przy otwartej kurtynie, przy mediach, w związku z tym prosimy o to, żebyście też uważali, że kierujemy się dobrą wolą, dobrymi intencjami. Bardzo proszę po minucie, żebyśmy mogli dalej procedować. Szanowni Państwo, drogi Panie Ministrze, czytając ten list od Pana Komisarza Wojciechowskiego, stwierdzam, że jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą. Tu jest wszystko tak ładnie napisane. Import zboża z Ukrainy został wstrzymany. Wszyscy wiemy, jak na chwilę obecną wygląda sytuacja. Mamy kontakt z kolegami, którzy są na granicy. Mamy zdjęcia, jak wygląda kukurydza, która wjeżdża do nas, do Polski. Jest spleśniała, zagrzybiona, skażona mykotoksynami, dioksynami. Przecież trujemy takim zachowaniem nasz naród. Walczymy tutaj o to, żeby konsumenci też wiedzieli, że o nasze dobro żywnościowe naszego kraju. Panie ministrze, zwracam się teraz do pana. Ma pan pod swoją ręką, pod swoim władaniem odpowiednie służby, weterynarię, sanepid. Do nas weterynaria na nasze gospodarstwa chętnie wita, kontroluje nas. Proszę wysłać na granicę odpowiednie służby. Panie ministrze, jeżeli chodzi o import zboża, rzepaku, kukurydzy, przecież tak naprawdę można wprowadzić jakiś system kaucyjny. Polska miała być głównie krajem tranzytowym. Na
naszej szkodzie polskich rolników zarabiają duże firmy, korporacje, wzbogacają się, a my stoimy dzisiaj u skraju bankructwa. Nie interesuje nas żadna jałmużna, żadne jakieś ochłapy z agencji, które pozwolą nam przetrwać na pół roku. My chcemy konkretnych rozwiązań systemowych. Leczcie nas, a nie wspomagajcie, żebyśmy mogli oddechu złapać. Ceny minimalne. 2 lata temu protest w Bydgoszczy. Wnioskowaliśmy do tamtego rządu. Macie tęgę głowy, dyrektorów, prezesów. Czemu nie obliczycie? Koszt produkcji pszenicy, wszystkiego. Idzie obliczyć. Dlaczego my musimy sprzedawać poniżej kosztu produkcji? Zielony Ład, polityka klimatyczna Unii Europejskiej. To jest zamknięcie produkcji zwierzęcej i rolniczej. Przepraszam bardzo, ale targają mną emocje, bo już nie mogę na to patrzeć. Dziękuję. Ja wiem, że to jest słuszne i nośne, tylko no, ktoś wam obiecał dwa lata temu rzecz trudno do realizacji i prawie niemożliwą. W związku z tym od te dwa lata, żeście siedzieli cicho, trzeba było wychodzić po roku czasu, jak nie ma cen minimalnych, po półtora. No, dobrze, żeście teraz o tym przypomnieli, to dobrze. Poza tym naprawdę, wiecie, Hiszpania próbowała te ceny minimalne wyliczyć. To jest problem, bo nie czy mamy to wyliczyć dla gospodarstwa, które ma 20 hektarów, dla tego, który ma 200, czy dla tego, który ma 20 tysięcy. No bo to jest problem, jak się rozkładają koszty. To nie jest, oczywiście ja chciałbym, żeby produkcja była opłacalna, żeby nie było, żeby rolnicy mieli pieniądze z rynku, a nie z agencji, bo przecież też na te pieniądze, które są z agencji, to są też pieniądze nasze, polskie, bo my już jesteśmy na granicy, kiedy wpłacamy tyle, ile Polska bierze. Bardzo proszę, minuta. Dzień dobry, Związek Zawodowy Rolnictwa, Samoobrona, Duszyński Marek. Panie ministrze, ja postulaty już wysłałem do pana ministra prawie miesiąc temu i chciałbym, bo rzeczywiście my chcemy jako Związek Zawodowy Rolnictwa, Samoobrona, ale i wszyscy rolnicy. I ja tu ta desperacja rolników młodych, panie ministrze, ja się nie dziwię, bo to powinny być już ustalania, które dzisiaj my przyjechaliśmy nie po to, żeby po prostu no, oglądać pewne sprawy, które są też dobre, jak to się mówi. Ja nie mówię, że nie, panie ministrze. Ja tutaj nie jestem temu, żeby, jak to się mówi, nie pomagać rządowi i chcemy pomagać rządowi, ale jeżeli tu są postulaty, które mogliśmy się spotkać. Dzisiaj się spotkać wszyscy tu i młodzi rolnicy, którzy naprawdę mają desperację. Ja też mam w domu też gospodarstwo takie rodzinne i wiem, jaka sytuacja. Więc bym prosił, że te postulaty, które przesłałem już panu, są jeszcze raz, daję panu. Stańmy spokojnie, ustalajmy terminy, daty. Nas to interesuje, bo za chwilę będą po prostu wiosenne prace. Dzisiaj nie mają rolnicy pieniędzy. Chodzi o kredyty. To są wszystkie punkty zawarte w tym. Nie chciałbym przeżyć, panie ministrze. Spotkajmy się i dzisiaj tu dyskutujmy już albo o pewnych terminach, o pewnym co dostaniemy i wtedy możemy rozmawiać, bo dzisiaj stoją rolnicy, jak to powiedzieli, na granicy, u nas się od 20 protest się rozpoczyna, dlatego że po prostu chcemy po prostu terminów, panie ministrze. Okay. Panie przewodniczący, rozmawiamy ze wszystkimi związkami, rozmawialiśmy z panem, rozmawiamy z innymi, bez względu kto skąd przychodzi, kiedy przychodzi, jesteśmy do państwa dyspozycji. I te sprawy, które realizujemy, wydaje nam się, że we właściwej kolejności, pilności i częstotliwości powtarzania przez was staramy się realizować. Drogi panie ministrze, bardzo proszę, do cholery. Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady Izb Rolniczych. Szanowni państwo, przyjechaliśmy tutaj wszyscy pokazać i to widać, jaka jest atmosfera na wsi. I wystąpienia to kolegów, często emocjonalne, pokrywają się z sytuacją, jaką mamy dzisiaj na wsi. My zaczynamy się bać o jutro. I dzisiaj nasze wszelkie, że tak powiem, oczekiwania, które z tej strony od rządu płyną i od innych, i oczekujemy dzisiaj, w jaki sposób to zrobić, to są dwóch rzeczy. Mamy nadmiar zboża w Polsce, spowodowany nie przez nas, a nad dzikim importem do Polski od 2 lat, ogromnych ilości zboża. I teraz powinniśmy się zastanowić, jak tej górki się pozbyć, żebyśmy mogli normalnie w żniwa wejść, bo to już nie chodzi nawet o cenę, tylko nie ma gdzie tego wsypać. I dzisiaj
tutaj wszyscy z nas mówią jedną rzecz, że powinien być wstrzymany jakikolwiek naprawdę wjazd na teren Rzeczypospolitej ze strony wschodniej i innych także do okresu żniw, żebyśmy mogli te nadwyżki zbóż z kraju się pozbyć. Jakie do tego są, trzeba instrumenty zrobić, to jest, myślę, nie my tutaj możemy wszystkiego podać, bo my nie do końca się na tym znamy. To jest jak gdyby dla służb, dla rządu i dla innych. Wielkie dzisiaj dyskusje idą i na wspólnym posiedzeniu rządu z prezydentem Rzeczypospolitej na temat lotniska, którym specjalistą jest tutaj Tadek i Szymańczak, na temat budowy elektrowni, które są też potrzebne i paru innych rzeczy, ale nie dyskutuje się, jak rozwiązać problem rolnictwa, jakby nie było widać, że on jest. A on jest dzisiaj ogromny. I co trzeba by było zrobić? Ja mógłbym stawiać to pytanie. Co w tej chwili nie tylko nasz resort, ale i rząd postanowił w rozbudowie przepustowości portów i naszych możliwości przejazdu przez Polskę. Bo jeśli tego nie ma, ja wnioskowałem chyba z rok temu takie hasło, że wstrzymać CPK, a rozwinąć port. Bardzo dobry pomysł. Port zbożowy. I na to szukać środków z Unii, bo podobno mieliśmy te środki z Unii dostać na port lotniczy, to może warto dostać na port przeładunkowy w Polsce. Bo to, co mamy przepustowość 10 to milionów ton zbóż, to jest dla potrzeb naszych, a nie dodatkowego tranzytu, który przez Polskę ma płynąć. Wtedy to zakłóca wszystko. Ja nie mówię o cenach światowych, na które nie mamy wpływu. I to jest jedna sprawa. Bez zatrzymania napływu w tej stronie, ja deklaruję, jestem po rozmowach z koordynatorem Lublinie, z koordynatorem na Podkarpaciu, że po 22 lutego izby rolnicze się włączą do społecznej kontroli przejść, żeby był jakiś taki pęgierz trochę, że nie tak wszyscy będą jechać, że patrzymy komuś na właśnie rękę. Druga sprawa, też ważna, że dzisiaj rolników wielu oczekuje o tym, co powiedziałem wcześniej. Jak rozwiązać tą nadwyżkę produktów rolnych? A druga sprawa to także o Zielonym Ładzie tutaj się też mówi i musimy sobie zdawać sprawę, że myśmy ten ład zaproponowali sami. Już nie chcę do tego i się nad kimś karcić, że tak powiem, że to komisarz Wojciechowski mówił, że jest tego jego problem. Ja oczekuję propozycji nowej dyskusji naprawdę w ludzi kompetentnych praktykami, jak wprowadzić cele Zielonego Ładu, uznając produkcję rolniczą i wiedzę rolników, która w tej sprawie jest. Nie kalendarz, kiedy ja mam wyjść w pole, ale kalendarz przyrodniczy. I to jest podstawą. Ja nie wchodzę w styczniu siać, tylko czekam, aż przyjdzie właśnie wiosna. I do każdych decyzji to rolnik wie, kiedy wyjść. I uwaga taka jedna do pani dyrektor Szapli, którą szanuję i lubię. Nie mówmy, że wzywam rolników do składania jakichś oświadczeń. Prośmy rolników o składanie oświadczeń. Bo wzywanie to jest takie wy i my. A my mamy robić dla wspólnego dobra. I jeszcze jedno, to jest Zielony Ład. Dzisiaj bez żadnych kar za złożone wnioski w 2023 roku. Tak te uzupełnienia robić, żebyśmy nie zapłacili i nie potrącono nam żadnych złożonych wniosków przez nas. Ja tam złożyłem oświadczenie, składając ten wniosek, że to będę robił. I trzeba uznać rolnika, że on mówił prawdę, a nie, że rolnik jest przestępcą i trzeba go sprawdzać. Tu w tym ministerstwie już takie szukanie winnych było 8 lat temu, czy tam 9. Ja nie chcę do tego wracać. To nie my udowadniajmy, że jest wina. Kontrola jest 3, czy 4, 5% gospodarstw i pod względem areału i innych tych rzeczy sprawdzać. Reszta, jak rolnik zapisał, to jest to zgodnie z prawdą. I tak to ma być. I trzecia sprawa, też bardzo ważna. Mimo wszystko ta trudna sytuacja ekonomiczna na wsi jest. I ja oczekuję również od rządu, mimo wszystko mówimy, że nie chcemy, my nie chcemy jałmużny innych.
To nie jest jałmużna. To myśmy nie zawinili, że sytuacja zrobiła się taka na rynkach zbóż, produkcji zwierzęcej i innych. Powinny, możemy usiąść wspólnie, nie chcę mówić do czego dzisiaj, bo nie chcę tracić na to czasu. Bo to ludzie powinni świadomi, według różnych kompetencji i rynków, ustalić, jakie rekompensaty dzisiaj będą do poszczególnych produktów rolnych. I to naprawdę musi być ogłoszone szybko, bo ludzie nie mają, wiosna puka do nas. Ludzie nie mają za co wyjść w pola. I to nie jest tylko taki błahy mówienie, że nie, że my jałmużny nie chcemy. Nie chcemy jałmużny, ale chcemy pokrycia nieuczciwej konkurencji, której żeśmy dzisiaj mieli. I o to bym bardzo prosił i o decyzję w tej sprawie. I też domagałem się trochę, i żeby na tym spotkaniu był co najmniej premier albo jego przedstawiciel, żeby on to usłyszał od nas. I także przedstawiciel lub minister to finansów. Bo to nie jest tylko sprawa ministerstwa i resortu tutaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to tak pan przewodniczący zebrał wiele tych uwag, wniosków. To może tam w jakiś sposób by wokół pana się ten zespół zebrał, tych osób, które by tam chciały zgłosić te postulaty, dopracować. Izba Rolnicza ma swoją infrastrukturę, możliwość kontaktów, pracowników, no bo ktoś to musi przygotować, a nie chciałbym, no wydelegujcie swoich ludzi, napiszcie te postulaty, przekażcie panu Szmulewiczowi, jeśli tak uważacie. Bo musi powstać jakiś zbiorczy, łączny dokument, który by zebrał te wszystkie uwagi, postulaty. Minuta, dobrze? Mogę prosić? Panie ministrze, my nie potrzebujemy kolejnych postulatów. Mamy postulaty dwa. Zamknięcie całkowite granicy i wywalenie Zielonego Ładu do kosza. Koniec, kropka. Dobrze, wie pan, oczywiście ładnie się klaszcze, przyjechaliście niektórzy, wszystko wiecie. Proszę państwa, handel obowiązuje. Ja mam ileś lat doświadczeń i musimy też brać pod uwagę, że handel obowiązuje w obie strony. Że Polska importuje. Ja wiem o tych nieprawidłowościach, których wy wiecie, których mówicie. O tych niedoskonałościach, ale też eksportujemy. O wielkościach eksportu i importu, że mamy nadwyżkę 19 miliardów euro. W związku z tym myślę, że to musimy brać pod uwagę, że handel jest w obie strony. Oczywiście jestem za przestrzeganiem tych wszystkich zasad, żeby nie było nielegalnego napływu. To jest pierwsze. I drugie, o Zielonym Ładzie mówiłem. Będziemy ograniczać, co się da, ale no, jest prawodawstwo ustalone, zaakceptowane przez poprzedni rząd. Ja w tym nie uczestniczyłem. W związku z tym nie da się tego wyrzucić do kosza. Wybaczcie, ja bym też chciał, żeby tak było, ale ani nie mam takiej siły sprawczej, ani to nie jest dopuszczalne. Bardzo proszę, panie. Panie ministrze, każdy widział, co eksportujemy na Ukrainę. Idzie pomoc humanitarna, potem idą pomocy humanitarnej, idą kable eksportowane przez jakąś zakonnicę. To jest kpina, to co się dzieje na granicy. Proszę państwa, ja wszystko rozumiem, ale ja udzielam głosu, nie wchodźcie bez, kto przyjdzie, dostanie głos. No bo nie chciałem się posługiwać do tego, żeby wyłączać mikrofony na sali, byłoby to nieelegancko, ale no, prowadźmy to w sposób właściwy. Dziękuję, panie ministrze. Proszę państwa, ja jestem rolniczką. Panie ministrze, tutaj są przewodniczący różnych organizacji, liderzy rolników. Ja mam właśnie taki apel do państwa. Byłam na proteście. Takiej agresji, takiego chamstwa i takiego wulgaryzmu to ja jeszcze nie widziałam. Wy jesteście liderzy. Ja was proszę o to, żeby mówić jednym głosem. Ja mam rolników, jedni mówią: Zielony Ład w poniedziałek ma nie być. Dopłaty w poniedziałek mają być. Proszę państwa, 8 lat ostatnich byłam na ulicy, byłam w sądzie za protesty. Prosiłam, mówiłam, apelowałam. Zielony Ład ma złe zasady.
ekoschematy, warunkowość. 15 marca byłam na konferencji. Prosiłam, mówiłam. Nie dołączyliście się, a teraz chcecie się dzielić? Zerknijcie do historii Polski. Zawsze, kiedy się dzieliliśmy, to następował albo rozbiór, albo wojna. Proszę Państwa, my mamy dzisiaj czego bronić. My mamy dzisiaj czego bronić. Dlatego w imieniu tego, co mamy do obrony, rozmawiajmy na argumenty, rozmawiajmy merytorycznie. Proszę Was, apelujcie do swoich rolników, nie dzielmy się. Nie bierzmy zakładników. Tyle lat protestowałam, prosiłam. Panie ministrze, ja mam taki wniosek. Proszę powiedzieć, jakie są organizacje w COPA-COGECA, które miały stać na straży naszych praw w Unii Europejskiej. Bo my rolnicy po to zostaliśmy, mamy reprezentację tam, żeby dało się funkcjonować. Ja widzę działania resortu, ale proszę Państwa, 8 lat postawionych na głowie, a tu raptem 2 miesiące. Proszę Was, rozmawiajmy merytorycznie. Bardzo Pani dziękuję za te słowa. Ja się ze wszystkim zgadzam. Nie będziemy nikogo teraz w jakiś sposób, no, kto jest gdzie w COPA-COGECA, kto kiedy mówił, to wszyscy wiemy, ale w pełni podzielam Pani pogląd. Teraz poproszę, czy Pan jeszcze... Mamy na linii Pana Stanisława Barna. Proszę bardzo. Jest Pan Stanisław Barna ze Szczecin-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, z jakichś przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć. Czy Pan spróbuje go dać na głośno? Czy Pana słyszymy, Panie Stanisławie? Słyszymy, słyszymy, ja słyszę. Świetnie, to proszę w takim razie. Tylko krótko, masz minutę. Dobrze, Panie Czesławie, no, przepraszam wszystkich, witam Was serdecznie, Pana Ministra i wszystkich kolegów, którzy dzisiaj biorą udział w tej debacie o rolnictwie. Panie Ministrze, jestem... trochę rozżalony tym wszystkim, bo widzi pan minister i wszyscy widzą, jak to wygląda. Widzieliśmy te fajne wykresy na tych mapkach, na tym folderze, który był za panem, i widzieliśmy, że to zboże do Europy wjeżdża. I było to zdanie. Hiszpania zaimportowała skąd? Z Ukrainy i z Rosji najwięcej zboża. Dlatego apeluję tutaj, mój apel zachodniopomorskiego jest taki. Zamknijmy granice chociaż na 2-3 miesiące. Zamknijmy import w Europie. Inaczej sobie nie poradzimy z tą nadwyżką zboża w całej Europie. Wszystkie kraje w Unii Europejskiej protestują o to samo. O zamknięcie importu i podwyższenie opłacalności rolnictwa. Bo inaczej sobie nie poradzimy. Jeśli tego nie zrobicie do 20, zamkniemy granice po swojemu. Staniemy tam i będziemy walczyć o swoje gospodarstwa tu i teraz na dole. Prosimy, żebyście zaapelowali i nacisnęli na Unię Europejską. Unia Europejska powinna się temu sprzeciwić i zamknąć granice dookoła. Handel handlem, ale życie ludzkie jest najważniejsze. Boimy się, bo nie możemy już utrzymać ludzi. To, co pan słyszy. Okay, może być tak, okay. Może się krew polać i tak dalej. No wie pan, może już powoli kończymy, bo no, trzymajmy standardów. Już nie mówmy o polaniu się krwi. Poza tym, wiecie, wybaczcie, ale... Dobrze, już bardzo Cię pozdrawiamy, dziękujemy. Byłeś świetnie słyszany. Proszę Państwa, nie ma kraju, który ma w pełni za granice zamknięte. Może Korea Północna, może jeszcze ktoś tam. W związku z tym to nie jest tak, że można się wyizolować. Już byliśmy, większość z Was młodych tego nie pamięta. Ja pamiętam, jak byliśmy izolowani. Ja pamiętam, kiedy trzeba było składać wniosek o wizę, o paszport. W związku z tym ja wiem o wszystkich problemach. Wiem, że wam jest ciężko, ale no, spróbujmy znaleźć rozwiązania. Ja wiem, że nie pokryje to waszych kosztów poniesionych strat. No, ale my staramy się robić, co jest możliwe i tak będziemy dalej pracować. Słuchajcie, po minucie, bo... Jakie są...
Mówi pan o rozwiązaniach. Proszę przedstawić rozwiązania na chwilę obecną Ministerstwa Rolnictwa. Jakie są podejmowane? Proszę bardzo, przedstawić nam rolnikom. Dobrze, powoli, młody człowieku. Będą kolejne wystąpienia. Ja się później do tego też odniosę. Wie pan, ile rzeczy żeśmy zrobili. Wie pan, ja... Pan wyłączy mikrofon. Panie ministrze, ja pana zapewniam. Widzi pan, jaka jest determinacja. I gwarantuję panu, że jeżeli rolnicy do 20 lutego nie usłyszą konkretów, to będzie taka eskalacja protestów w całej Polsce. Słyszy pan. Proszę to powstrzymać. Dobrze, wie pan, ja... Jest taka sytuacja, proszę pana, każdy... Polscy targają rolnikami, bo walczymy o byt swoich rodzin i o naszą ziemię polską, jak tu koleżanka powiedziała, którą kiedyś nasi dziadowie bronili. Proszę pana, ja rozumiem pana determinację i myślę, że każdy minister, bez względu na to, z jakiej opcji, chciałby, aby te problemy były rozwiązane i aby rolnicy byli usatysfakcjonowani funkcjonowaniem. Wyłączcie tam, bo wtedy jesteście słyszalni. Niech pan wyłączy tam, gdzie się pali czerwona lampka. To wyłączcie, dobrze. Ja to świetnie rozumiem, ale prosimy o dalsze głosy. Wrócimy do tego jeszcze po kolejnych wystąpieniach. Stanisław Bul, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Panie ministrze, szanowni zebrani, moi drodzy, chciałem tutaj wystąpić nie tylko w imieniu 36 tysięcy członków Polskiego Związku Pszczelarskiego, ale również i w imieniu innych pszczelarzy, których dotyka to samo, co was, kochani rolnicy. Mamy ogromną ilość miodu, które się pojawiły ostatnio w Polsce. Miody, które zostały ponoć zakupione za euro, półtora euro. I to wszystko płynie z Ukrainy. To nie jest tylko miód ukraiński, to jest miód chiński. Niewiadomego pochodzenia, bo to jest tak w zasadzie syrop zabarwiony. I tu, panie ministrze, prośba ogromna. Kontrolę, szczególnie proszę zbadać te miody. Proszę zbadać te miody, które są na rynku, które pojawiają się na bazarach, a które kosztują na przykład 20 zł, czyli poniżej kosztów produkcji pszczelarza. Ja tu mam pismo od pana ministra Kołodziejczaka i zaraz mu je osobiście dam. Apeluję tutaj oczywiście dlatego, że polscy pszczelarze zgłaszają do nas ten problem sprzedaży miodu. Mają swojego miodu, kilka tysięcy ton jest niesprzedanych. I wyobraźmy sobie sytuację, oni obiecują teraz, że zmniejszą liczbę rodzin pni pszczelich. Wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądało rolnictwo polskie, jeżeli nie będzie pszczół. Ktoś tutaj na tej sali powiedział, że miodu nam brakuje, my miód sprowadzimy dobrze, tylko czy my tym miodem polejemy kwiaty i będą dalej owocowały? Tu apel oczywiście, panie ministrze, dziękuję bardzo. No, myślę, że spotka się to ze zrozumieniem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że racje pana są tak oczywiste, istotne, że nie podlegają dyskusji. Panowie, ja prosiłem, żebyśmy może przy następnych już wystąpieniach, ale jak panowie stoją, ale tylko proszę po jednej minucie, błagam. Bo chcę prowadzić to w jakiś sposób, żebyśmy... Dzień dobry państwu. Niestety nie mogę pozostać obojętny na słowa tutaj pani, ponieważ to, że jesteśmy w tym miejscu, w tym momencie, oznacza naszą bardzo wielkie zjednoczenie. Zobaczcie, co udało nam się osiągnąć chociażby w te ostatnie dwa tygodnie. Padają zarzuty, czemu nie strajkowaliśmy wcześniej. Strajkowaliśmy. Nie w takiej liczbie, bo nie byliśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz. Naprawdę apeluję o to, żebyśmy się powstrzymali od przeciągania tego, od dyskusji. Mamy dwa najpotrzebniejsze tematy. Naprawdę, skupmy się na tym. Na całą resztę mamy jeszcze chwilę czasu. Jeżeli będziemy mówić jednym głosem, wszyscy razem, szybciej to osiągniemy. Panie ministrze, apel też taki. Jeżeli nie zaczniemy rozmawiać o tych najbardziej palących nasz problemach, czyli o Ukrainie, o Zielonym Ładzie, naprawdę daleko nie dojdziemy. Proszę bardzo, żeby zmienił pan kolejność tych wszystkich wystąpień tak, żebyśmy załatwili najbardziej nas palące tematy.
potwarzą dla naszego państwa, potwarzą dla wszystkich służb, potwarzą dla Ministerstwa Rolnictwa jest to, co się dzieje w tym momencie na granicy i wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę, co tam się dzieje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jedna minuta pan i właśnie przejdziemy do prezentacji informacji o granicy. Jedna minuta. Okej, przechodzimy zgodnie z pana prośbą. Radosław Kucharski, powiat sieradzki, rolnik i Solidarność Rolników Indywidualnych. Panie ministrze, ja chciałem zwrócić uwagę na pana słowa odnośnie tego, że no nie ma na świecie państwa, które można by zablokować, bo wszyscy robią eksport, import. Koleżanki i koledzy, przecież Ukraina to jest mafia. Dlaczego my z Kopą Kodżeką nie możemy tego państwa zablokować? To jest mafia, która niszczy Polskę, niszczy Europę. I pytanie zasadnicze jest takie, jak powiedział kiedyś jeden z polityków, nie jaka będzie Polska, tylko czyja. Dziękuję bardzo. Okej, to się ładnie klaszcze. Może mafia tam jest, pewnie jest, ale jednocześnie ta Ukraina walczy, jest w trudnej sytuacji i Polacy udowodnili, Polska, że trzeba pomagać, pomagali. Myślę, że to nam przyniosło dobrą markę w świecie i abstrahując od tych wszystkich kłopotów dnia dzisiejszego, mając świadomość, że ten import z Ukrainy nie wspiera w sposób zasadniczy budżetu ukraińskiego, nie wspiera rolników ukraińskich, tylko wspiera określone grupy kapitałowe, wspiera kapitał, który tam jest z różnych krajów, bo jest i kapitał holenderski, duński, belgijski, niemiecki, amerykański. W związku z tym my to wszystko wiemy i oczywiście musimy brać to pod uwagę, złożoną sytuacji, ale jednocześnie też jasno mówiłem, że negatywnie się odniosłem do daleko idących, niewłaściwych wypowiedzi polityków ukraińskich wobec polskich rolników, jeśli chodzi o wysypane zboże. Myślę, że tu zaczynamy się coraz bardziej rozumieć. Bardzo proszę przedstawiciela, czy Krajowa Administracja Skarbowa, czy nasze inspekcje, bo nie pytałem przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej, czy chce odnieść się do tych postulatów, o których była mowa. Na razie nie widzę, to w takim razie... Ja rozumiem, że zabierzesz głos na pewno. Panie Przewodniczący, pan Sikora, Przewodniczący Związków Branżowych, czy przedstawiciel Sanepidu chce zabrać głos, odnieść się do kontroli, które prowadzi? Tak. Bo proszę Państwa, Sanepid podlega pod Ministerstwo Zdrowia, ma pewien obszar kontroli, za który odpowiada, za który prowadzi, bo tu są podzielone funkcje. Bardzo serdecznie witamy Pana, dziękujemy za obecność i jeśli byśmy prosili o w miarę krótkie wystąpienie, bardzo proszę. Proszę się też przedstawić. Moja wina, że nie zapytałem wcześniej o nazwisko. Bardzo przepraszam. Nie ma problemu. Krzysztof Staczkaw, zastępcy główny inspektor sanitarny. Szanowni Państwo, jest bardzo dużo emocji, dużo nieprecyzyjnych informacji krąży w społeczeństwie. Głośniej. Staram się głośno mówić, no, mikrofon jest trochę daleko, więc nic na to nie poradzę. Szanowni Państwo, więc dla usystematyzowania wiedzy, Inspekcja Sanitarna stoi na straży zdrowia i życia ludzkiego, czyli my prowadzimy badania pod kątem wystąpienia zagrożeń w żywności, które mogą skutkować negatywnie dla zdrowia i życia ludzkiego. Inspekcja Sanitarna nie prowadzi kontroli fitosanitarnych. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o kontrolę żywności, my, jeśli chodzi o przejścia graniczne, to nie są tylko przejścia z Ukrainą, ale w zasadzie z większością krajów świata. W 2023 roku skontrolowaliśmy ponad 52 tysiące przesyłek, z czego pobraliśmy około 2800 badań laboratoryjnych. I z tego zostało zakwestionowane 211 transportów. Jeśli chodzi o kwestie związane z Ukrainą, ale to też trzeba mieć na uwadze, że no jest granica zamknięta dla pewnych produktów od w ubiegłym roku, czyli dla ziaren.
Więc przeprowadziliśmy tych kontroli prawie 11 tysięcy, z czego pobraliśmy 882 próbki do badań laboratoryjnych. W przypadku 121 próbek stwierdziliśmy niezgodność i nie wpuściliśmy na rynek. Też muszę tutaj podkreślić, że inspekcja sanitarna bada produkty pochodzenia roślinnego, nie bada produktów pochodzenia zwierzęcego. Szanowni Państwo, jako Polska, i to jest jeden z kilku krajów w Unii Europejskiej, oprócz przepisów europejskich, mamy również przepisy krajowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i są one dość rygorystyczne. Jeśli popatrzymy na same kontrole, które są prowadzone przez inspektorów sanitarnych, Szanowni Państwo, ale też w kontekście sytuacji z Ukrainą, podjęliśmy szereg działań, które miały wzmocnić nadzór napływających towarów, a także usprawnić funkcjonowanie inspekcji sanitarnej. I w przypadku przejść granicznych, inspekcja sanitarna na przejściach granicznych z Ukrainą pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie transporty są kontrolowane jakby pod kątem warunków transportów, pod kątem dokumentacji technicznej, natomiast również zgodnie z szacowaniem ryzyka oraz informacjami, jakie do nas napływają i uzgodnieniami, czy to tutaj z resortem rolnictwa, czy też z innymi inspekcjami, tudzież bardzo mocno współpracujemy z KAS-em. Jeśli pamiętacie, Szanowni Państwo, sytuację dotyczącą zboża technicznego, my momentalnie po wykryciu tego procederu zwróciliśmy się do KAS-u i wszystkich innych inspekcji, że taki proceder może skutkować niekontrolowanym napływem ziarna do Polski. Podjęliśmy działania w ramach wszystkich placówek inspekcji sanitarnej, a na terenie kraju mamy 318 powiatowych stacji inspekcji sanitarnych, 16 wojewódzkich, 9 granicznych, aby wzmocnić nadzór i kontrolę nad żywnością, która jest przeznaczona do spożycia. Tudzież jeśli mamy takie sygnały, że jakiś transport jest podejrzany, też to weryfikujemy i nie dalej jak choćby w dniu wczorajszym weryfikujemy transport oleju słonecznikowego, który wjechał na teren Polski jako olej techniczny. On już jest na terenie Holandii, natomiast w międzyczasie został przekwalifikowany na olej spożywczy, do celów spożywczych. Jeśli dostaniemy informacje o wszelkich nieprawidłowościach, niezgodnościach, natychmiast reagujemy i prowadzimy, Szanowni Państwo, kontrolę. I tak, żeby już domykać, jeśli chodzi na przykład o badania związane z pestycydami, w ubiegłym roku mieliśmy tutaj wraz z Ministerstwem Rolnictwa dwa programy dotyczące 500 próbek i 1800 próbek. W ramach programu 500 próbek pobraliśmy 54 próbki z żywności z Ukrainy, z czego 4 zostały zdyskwalifikowane i dotyczyły pojedynczo pszenica, olej słonecznikowy, czerwone wino i suszona śliwka. Jeśli chodzi o program 1800 próbek, pobraliśmy 880 próbek, z czego zdyskwalifikowanych zostało 36 próbek, które nie spełniały norm. 16 przypadków dotyczyło oleju słonecznikowego, 5 oleju sojowego, 5 malin, 2 suszone śliwki i tutaj pojedynczo już truskawki, groch, gryka, susz i tak dalej. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o działania na terenie kraju, też z napływem informacji o produktach, które mogą w dziwny sposób wjeżdżać na teren Unii Europejskiej, Polski, przepraszam. W ubiegłym roku w trzecim i czwartym kwartale przeprowadziliśmy zmasowaną akcję kontroli produktów tego pochodzenia
Na terenie, szanowni państwo, supermarketów i hipermarketów przeprowadziliśmy ponad 6005 kontroli. W 29 przypadkach stwierdziliśmy niezgodności. Jeśli chodzi, szanowni państwo, jeszcze o obrót jakby hurtowy, w lipcu przeprowadziliśmy w kontekście owoców miękkich pochodzących z Ukrainy kontrolę w 1200 obiektów tej sprzedaży hurtowej i tutaj w zasadzie tylko w dwóch przypadkach stwierdziliśmy niezgodności. Jeśli, szanowni państwo, będziecie mieli jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Natomiast bardzo proszę, jeśli są jakieś informacje o napływie, jakichś procederach, które są poza kontrolą inspekcji sanitarnej, my natychmiast reagujemy. Wszystko, co jest kierowane do celów spożywczych, jest przez nas kontrolowane i weryfikowane. Bardzo dziękuję. Jakim kątem są badane na przykład pszenice, które wjeżdżają do Polski? Głównie pestycydy. Pestycydy, tak. Tak. Tak, no to... A proszę powiedzieć, a w którym miejscu znajdziemy te wszystkie informacje? Pod jakim kątem, jak te wyniki wyglądają? Szanowni państwo, proszę się do nas zwrócić. My takie informacje udostępnimy. Tak, bardzo byśmy prosili. Dobrze, możecie państwo jeszcze z tymi pytaniami prywatnie teraz też podejść do pana głównego inspektora kontroli sanitarnej, pana Krzysztofa Saczka, przepraszam, że nie przedstawiłem wcześniej. Teraz jeszcze by zabrał głos główny lekarz weterynarii, bo to bym było, w tym i potem by była, znowu w ramach przerwy by były dwa, trzy wystąpienia ze strony państwa rolników. Bardzo proszę głównego lekarza weterynarii, bardzo proszę. Dzień dobry. Witam państwa. Więc inspekcja weterynaryjna, jak państwo wiecie, jest jedną z wielu służb, które znajdują się na granicy. Wszystkie przejścia graniczne między Polską a Ukrainą funkcjonują 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Kontroluje inspekcja weterynaryjna materiały paszowe, jeżeli chodzi właśnie o tutaj produkcję roślinną. Czyli to są i zboża, i to są śruty, i dodatki, jak również środki zbożywcze pochodzenia zwierzęcego, czyli inne, powiedzmy, te, które są w sprzedaży. I proszę państwa, są dwie formy przejazdu tych materiałów paszowych czy zbóż przez granicę. Jeden to jest tranzyt, a drugi to jest import, czy import do krajów unijnych, w tym Polski. Weterynaria, jest rozporządzenie z dnia 15 września ubiegłego roku, gdzie są wskazane produkty, które podlegają zakazowi. Takie produkty przez granice nie przejeżdżają. Jak wygląda sytuacja? Towar, który wjeżdża na granicę, czy importerzy, składają deklarację do Krajowej Administracji Skarbowej i ta kieruje, czy to jest do weterynarii, czy to jest do GIS-u, czy to jest do GIHARS-u, czy to jest do GIORiN-u. I to, co trafia do weterynarii, to jest kierowane przez KAS. My to kontrolujemy, jeżeli spełnia wymogi, przejeżdża, jeżeli nie spełnia, zostaje. W każdym razie to, co jest objęte embargiem, nie przejeżdża, nie wjeżdża na teren kraju. I proszę państwa, w roku 2023 pasze i materiały paszowe, które wjechały do Polski, to było 1634 tysiące ton, czyli 1,634 tony. To są informacje, które dotyczą wjazdu z Polski, do Polski z Ukrainy. Do pozostałych innych krajów członkowskich i krajów trzecich, które przejechały przez Polskę, to było 2 miliony 640 ton. I rok 2023, kontrole weterynaryjne produktów spożywczych z Ukrainy, 6540
wszystkich, w tym do Polski 1439. Kontrole weterynaryjne pasz z Ukrainy w ogóle na granicy 22 306, w tym było 2 miliony 590 ton. Do Polski 18 634. Kontrole weterynaryjne produktów spożywczych i pasz. W roku 2024, czyli mamy tutaj ponad miesiąc, kontrole weterynaryjne produktów spożywczych z Ukrainy 941, do Polski 81 i kontrole weterynaryjne pasz 986, ogólnie w tym do Polski 668. To jest za ten rok. Jeżeli chodzi o badania i ilość pobranych próbek. W roku 2023 zbadano organoleptycznie, czyli smak, węch, zapach i tak dalej, 1699 próbek i nie stwierdzono nieprawidłowości. Aha, tutaj jeszcze temperatura, obecność pasożytów, czyli to jest takie badanie wzrokowe. A jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, czyli pozostałości leków weterynaryjnych, metali ciężkich, izotopów promieniotwórczych, skażenia bakteriologiczne, pobrano 268 próbek, 5 wyników niezadowalających. I jak to wygląda? Jeżeli mamy podejrzenie na granicy, że coś może być nie tak, wtedy pobieramy próbki i czekamy na wyniki badań. Oczywiście na początku było tak, że towar miał zostać. No i niestety nie można zablokować innych towarów, które jadą z Ukrainy, bo jedzie i ruda żelaza, i jedzie stal walcowana, jedzie drewno i tam inne rzeczy. W każdym razie, jeżeli chodzi o pasze to jest słowo ogólne, bo to są materiały paszowe, pasze plus zboża. Pobrano 2179 próbek, 123 były to wyniki niezadowalające i badania laboratoryjne 1040 próbek, w tym 14 wyników niezadowalających, to były salmonella, GMO i pestycydy. I obecnie podjęliśmy decyzję wprowadzenie dodatkowych badań i to badań bardzo takich szczegółowych, laboratoryjnych. One będą wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, ponieważ Puławy to jest województwo lubelskie, blisko przy granicy z Ukrainą. I nie wiem, czy Państwo będą interesowały, ale będziemy badać w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii metale, czyli pozostałości, kokcydiostatyki, mykotoksyny, żywności leków, nitromidazole, pestycydy, metale. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, pewnie Państwa najbardziej będą interesowały zboża i pasze, dioksyny, polichlorowane bifenyle, skażenia promieniotwórcze, substancje perfluoroalkidowe, przetworzone białko zwierzęce, identyfikacja gatunkowa, zawartość hydrolizatów białkowych, zawartość triheptanianu glicerolu, ale trudno jest wymówić. Takich substancji będziemy tam szukać. I jeszcze kwestia, którą poruszył pan minister Saczka. Proszę Państwa, te sprawy zbóż technicznych bądź przeznaczonych na inne cele i olei. Jako weterynaria mamy informację od KAS-u, że coś takiego może przejeżdżać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest to objęte kontrolą weterynaryjną na granicy. Nie jest skierowane do granicznego lekarza weterynarii, ale mamy informację od KAS-u, dokąd to jedzie na terytorium naszego kraju. Mamy 305 powiatowych lekarzy weterynarii. Oni otrzymują tą informację bezpośrednio i jadą na kontrolę, sprawdzają, czy te substancje, czy te materiały nie są spożytkowane na cele paszowe. Na początku tak było, były sprawy kierowane do prokuratury, materiał był niszczony. W tej chwili mamy takie informacje, za ten rok, czyli za styczeń, do Lubelskiego wjechały
to znaczy zakupiły 3 podmioty, do Podlaskiego 1, Pomorskie 2 podmioty, Podkarpackie 1, Mazowieckie 1, już kończę, panie ministrze, Śląskie 3 i stwierdzono podczas kontroli, że te materiały nie zostały zagospodarowane do środków żywienia zwierząt. Część z nich wyjechała za granicę, albo do Czech, albo do Holandii, nawet do Chin przez port w Gdańsku i w Gdyni. Dziękuję. Proszę Państwa, pan inspektor, główny lekarz weterynarii jest też do Państwa dyspozycji. Jeśli ktoś chce, to może podejść z pytaniami. Teraz nim przejdziemy do kolejnych inspekcji. Poproszę, tutaj są dwaj panowie, czy trzej. W związku z tym po minucie, bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Franciszek Nowak, Polskie Towarzystwo Rolnicze. Drodzy Państwo, tak generalnie musimy od razu powiedzieć, że pan minister bez nas i my bez pana ministra nic nie zrobimy ani na granicy wschodniej, ani w Unii Europejskiej. Stańmy twardo na nogach. Musimy przede wszystkim ułożyć sytuację związaną z prawem, przepisami, które nas obowiązują. Jesteśmy wszyscy niesamowicie zaniepokojeni sytuacją. Wiemy, że jesteśmy państwem przyfrontowym i wiemy o tym, że najmniejsza kropla czy kilogram z Ukrainy, kiedy wjedzie do Polski, rujnuje naszą gospodarkę, dlatego że jesteśmy potężnym eksporterem żywności na Europę i w różne punkty świata. I musimy zdać sobie z tego sprawę. O co bym zaapelował do pana ministra i do naszych kolegów, wszystkich tutaj związkowców. Ja już mówiłem to wcześniej na Sejmowej Komisji Rolnictwa. Przywróćmy pilnie Radę Dialogu Społecznego. Tam będziemy sobie różne rzeczy ścierali między naszymi środowiskami, które, panie ministrze, trzeba przyznać, nie jest to wina pana, ale w jakiś tam sposób nasza. Jesteśmy środowiskiem niesamowicie skłóconym, niesamowicie poróżnionym. Mamy różnego typu koncepcje na tą samą tematykę, co pięknie wykorzystują wszyscy inni dookoła. Rada Dialogu Społecznego, w której miałem też zaszczyt uczestniczyć, ona jakby powodowała i dawała szansę na wypracowywanie, na zlecenie ministra różnych decyzji lub propozycji do rozwiązań. W Radzie Dialogu powinni być fachowcy, przedstawiciele związków branżowych. Związki zawodowe są też bardzo ważne, ale no powiem, że tutaj są potrzebni przede wszystkim, panie ministrze, fachowcy. I na koniec powiem tak, optymistycznie, ja złożyłem taki tutaj projekt do pana ministra o tak zwany nowy model. On wynika, jakby to powiedzieć, z podglądu innych rolników w Unii Europejskiej, gospodarstwo energetyczne. Ja nie będę rozwijał tego dalej, ale jest to bardzo ciekawe źródło dochodu do gospodarstw przede wszystkim towarowych. Gospodarstw, które są najbardziej zaangażowane finansowo, kredytowo i te gospodarstwa wymagają w szczególności opieki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Sikora. Bardzo proszę. Dziękuję, panie ministrze. Ja króciutko, ponieważ 22 i 23 jest Copa Codzeca, na której będzie pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, chciałbym wiedzieć, co mam odpowiedzieć. Czy rząd polski poprze decyzję wszystkich związków zawodowych COPA i COGECA, że referencyjny okres do kontroli i progu ustalenia z Ukrainą to jest 2021-2022, nie tak jak komisja chce 2023. Jeśli byłoby tak, to panie ministrze, na Radzie Ministrów byśmy chcieli, żeby pan to poparł. Jeśli chodzi o zamknięcie granicy, to faktycznie my mamy problem w branżach, bo ogromna branża mleczna eksportuje bardzo duże ilości produktów mlecznych na Ukrainę. Dlatego dla nas ważne są właśnie te progi ustalenia, żebyśmy sprawdzili już na dzisiaj, ile tych produktów ukraińskich weszło, czy one się zmieszczą w tych progach i wtedy, jeśli te progi są przekroczone, zamykamy granicę ukraińską, ponieważ żadne tu kontrole nie dadzą rady, bo mamy różne furtki. I trzeba wesprzeć pana ministra Michała Kodziejczaka, który mówi, że brakuje mu ludzi do kontroli na granicy. Faktycznie, jeśli coś idzie poza granicę naszą, powinny być kontrolowane także przez służby innych krajów, a nie żeby to myśmy wszystko wzięli na siebie. Inspekcję trzeba połączyć, zrobić tego. Jeśli chodzi, jedna sprawa ważna, jeśli my te wszystkie towary przyjmujemy z Ukrainy na rynek europejski, to Ukraina traci rynki swoje stare.
i będziemy mieli znów cały czas problem. Zróbmy wszystko, żeby te rynki odblokować dla Ukrainy. I to nas ważne. A to, co przyjechali koledzy z naszej granicy, to są najważniejsze głosy, panie ministrze. I naprawdę musimy pomóc rolnikom, bo są wiosna, musimy mieć pieniądze, musimy pozbyć się naszych produktów. Współczuję kolegom, którzy współpracują tam. Ja też już ochrypłem, ale jedziemy, mam nadzieję, 22-23 powinniśmy osiągnąć jakiś sukces w Brukseli na posiedzeniu Kopy Kodrzeki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zaraz Panu dam głos. Tak, to jest ważne, bo my oprócz tego okresu liberalistycznego handlu, który jest w tej chwili dyskutowany w Unii, który będzie wchodził od 5 czy 6 czerwca na kolejny rok, bo teraz mamy, bo pierwszy zaczął obowiązywać od 22 roku do czerwca do 23, następny od 23 roku czerwca do 24 i teraz to, co jest ta dyskusja, obowiązuje od czerwca tego roku jeszcze na rok, do 25. Mamy, tam zgłosimy szereg uwag, żeby to uszczelnić ten system, ale my równolegle prowadzimy rozmowę z Ukrainą, żeby już teraz w układzie dwustronnym zapisać pewne wielkości związane z kwotowaniem wielkości napływów towarów z Ukrainy. Jeśli po panu, bo też dyskutujemy, bo my chcemy, żeby był okres ten referencyjny przedwojenny. No oczywiście inny jest interes Unii. Gdzieś musimy znaleźć kompromis. Do tego się jeszcze później odniesie w dalszej części pan dyrektor Guba. Teraz poproszę, żeby to przygotował informację. Bardzo proszę, jedna minuta. Panie ministrze, drodzy państwo, piękne prezentacje przygotowaliście, ale one nic nie wnoszą do naszego dzisiejszego spotkania. Niech pan minister oddeleguje tych państwa tutaj do swojej pracy, a my usiądźmy w tej chwili do rozmów, bo straciliśmy 2 godziny naszego cennego czasu. Czasu rolników, wszystkich rolników w tym kraju. To są kolejne 2 godziny straconego czasu. To nie jest tylko czas osób, które tutaj przyjechały. Tracicie czas wszystkich rolników, nie tylko rolników. Dołącza się do nas branża transportowa, dołączają się do nas myśliwi. Problem jest naprawdę rozległy, a ja czuję się tutaj dzisiaj, jakbym był w szkole. No ja rozumiem pana wystąpienie, rozumiem oklaski, no bo to nośne wszystko. Profesor, no przekazujemy informacje. Wydaje nam się, że wybraliśmy sposób prezentacji właściwy. Jakaś tylko krytyka jest z tego ośrodka. Ja proponuję, żeby koledzy z Bydgoszczy delegowali swojego przedstawiciela do tego zespołu, który będzie opracowywał wnioski, abyście swoje uwagi tam wprowadzili. Bardzo was o to proszę. Było już parę wystąpień od was, z waszej grupy. Myślę, że wniesiecie merytoryczny wkład. Jeśli by można prosić pana Szmulewicza, szefa ISP, żeby zebrał tych osoby, które chcą współpracować, to niech się zgłoszą do niego. Jeśli wybierzecie kogo innego, to nie ma problemów, bo chciałbym, żeby się zgłosili jakieś wnioski, które później przekażemy do Ministerstwa Finansów, do rządu. No przecież ja nie będę pisał za was wniosków, postulatów. No, proszę państwa, proszę bardzo przedstawiciela w tej chwili Inspekcji Jakości Handlowej. Bardzo proszę, panie inspektorze, czas dla pana. Po tym. Szanowni Państwo, Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor IJHARS. Panie Ministrze, Szanowni Liderzy Organizacji Rolniczych, będę wdzięczny za chwilę uwagi, będę mówił krótko, konkretnie. Na slajdach macie Państwo dane, te dane dostaniecie, też są rozdane. Ja nie będę tutaj czytał i opowiadał, one są do obejrzenia. Chcę powiedzieć 4 rzeczy. Co kontroluje inspekcja? Jak kontroluje inspekcja? Ile kontroluje inspekcja, to macie Państwo na slajdach. A jeszcze na koniec po co?
Co kontroluje inspekcja? Inspekcja, jak nazwa mówi, kontroluje jakość. Co to jest jakość artykułów rolno-spożywczych? To nie są te parametry zdrowotne. Proszę Państwa, ale będę wdzięczny za chwilę koncentracji. Naprawdę nie będę mówił długo. Co to jest jakość? Jakość to nie jest zdrowie, parametry zdrowotne, to co szkodzi zdrowiu, bada inspekcja sanitarna, bada inspekcja weterynaryjna. Natomiast jakość to jest albo określona przez przepisy prawa, wymagania polskie, wymagania unijne, albo jest to co jest zadeklarowane w kontrakcie. I my to, drodzy Państwo, sprawdzamy. Jaka jest nasza rola? Są pewne zasady, które obowiązują wszystkich na rynku. Te zasady, drodzy Państwo, mamy spisane, to jest przede wszystkim w naszym przypadku ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kodeks postępowania administracyjnego. To są zasady gry, które musi przestrzegać i przedsiębiorca, i rolnik, ale też inspekcja i my w oparciu o te zasady działamy. Można powiedzieć, że rynek można porównać do boiska piłkarskiego. Każdy, kto na nim działa, jest zawodnikiem. A inspekcja jest sędzią. Sędzią, który sprawdza, czy te przepisy, które obowiązują, są przestrzegane, czy zawodnicy grają fair. Jeżeli ktoś fauluje, wtedy musi się liczyć z konsekwencjami. Z żółtą kartką, z czerwoną kartką, z decyzją o zakazie wprowadzenia do obrotu. Jak kontroluje inspekcja? Już tu wspomniałem, że mamy ustawy, rozporządzenia. W tym zakresie musimy się poruszać. Kontrolujemy wszystko, drodzy Państwo. Każdy parametr, który jest określony przepisami prawa, kontraktem, my mamy możliwość zbadać i badamy to, do czego mamy tą podstawę prawną. Ilości tych kontroli macie Państwo w tabelce. I każda partia, która wymaga takiego zbadania, jest kontrolowana. Ta kontrola, ona obejmuje zarówno kontrolę dokumentacji, oględziny towaru, również przewiduje pobranie próbek do badań laboratoryjnych, tam gdzie jest taka potrzeba. Jeszcze chciałem, drodzy Państwo, powiedzieć ostatnią rzecz. Po co są te kontrole? Drodzy Państwo, my jako inspekcja działamy w interesie konsumenta i myślę, że w tym zakresie mamy ogromne pole do współpracy, ogromne pole do synergii. Bo naszym celem, naszego istnienia, naszego działania jest to też cel, który pracownicy inspekcji pracujący 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na granicy, oni ten cel mają w sercu i kontrolują produkty i przepuszczają tylko takie produkty, które są odpowiedniej jakości. Tam, gdzie jakość nie jest spełniona, tam jest wydawana decyzja o zakazie wprowadzenia do obrotu. Jeżeli macie Państwo jakieś sygnały, że są zawodnicy na boisku, którzy faulują, którzy oszukują, to prosimy o takie informacje, tam jest kontakt w prezentacji na końcu, wysyłajcie do nas, jak my wiemy, gdzie są ci, którzy oszukują, to chętnie się nimi zajmiemy. Dziękuję Państwu i odpowiem też chętnie na pytania. Bardzo dziękuję. Pan minister Soska, powiem się krótko. Panie inspektorze, a ile pan odrzucił w tych tutaj liczbach tych towarów z Ukrainy, że nie spełniały warunków? Króciuteńko, ile sztuk? Dobrze, już panu mówię, jest wyświetlone teraz na slajdzie. To było ponad 600 decyzji od początku wojny, jeżeli chodzi o samą Ukrainę. W tym roku do 12 lutego to było 12 decyzji zakazujących. Tylko. Dzięki. Tyle nie spełniało kryteriów. Gdzie nie są spełnione kryteria, tam zakazujemy. Działamy, jest przepis, nie wprowadzamy. Do Zielonego Ładu, bo akurat to znam. Co zrobicie, żeby te 11 jednostek certyfikujących dla rolnictwa ekologicznego nie było państwem w państwie? Że te ceny za kontrolę w małym gospodarstwie przekraczały czasami 2 hektary. I szlak trafił wszystkie gospodarstwa ekologiczne i ministra pochwalę. Na 5000 wniosków w sztandarowym powiecie Kazimierza Wielka jest tylko 3 gospodarstwa ekologiczne. Jak to zwiększyć? Bardzo dziękujemy. I poproszę jeszcze ostatnie inspekcje teraz dla Państwa. Bardzo proszę.
trochę może wejść tak głośniej, bo trochę osób już jest zdurzonych, bo ja wiem, że... Ja myślę, że będą słuchać. Panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym, żeby to nie było odbierane, że to jest przeciwko rządowi, przeciwko ministerstwu, ale pan minister i cały resort musi zrozumieć jedno, że my dzisiaj jesteśmy w całkiem innym miejscu niż miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, jak pan minister obejmował tekę. Dzisiaj pana możliwości negocjacyjne i nasze są całkiem inne. Pan już jest pod Waterloo po Stalingradzie i czeka Dunkierka. I my byśmy nie chcieli tej Dunkierki, ale musicie zrozumieć. Jak ja słucham pani z Armiru, która mówi, że zrobi to, zrobi to, zrobimy to, już nie ma. Zauważcie, że wy jesteście gdzie indziej, proszę państwa. My już, to już się skończyło, że nam się mówi to. Pani próbuje na rolnikach robić gwałt. Bo to jest, to nie może tak być, że to pani nam decyduje, kiedy my możemy, ani kiedy nie możemy. To się skończyło. Wy zauważcie, że jesteśmy w całkiem innym miejscu. Proszę państwa, eskalacja. Wy nie widzicie, nie jesteście na wsi, jesteście oderwani od rzeczywistości. To dzisiaj się odwróciło. To, co ta pani mówiła, miała częściowo rację. Że napięcie jest taka, eskalacja jest tak duża, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Panie ministrze, 15 stycznia w drugim zdaniu spotkania ostrzegałem pana, do czego dojdzie. Mówił pan, że ja raczę tutaj przesadzać, że to nieprawda. Pan zobaczy, co będzie. Drugi raz pana ostrzegam. Co będzie za miesiąc? Pan sobie nie zdaje sprawy. I tych emocji nie ugasimy mówieniem o niczym. Ja mogę mówić bez mikrofonu. Proszę państwa, jak jest na granicy? Ja z panem ministrem Kołodziejczakiem różne mamy poglądy, ale tu się zgadzam. I mnie go było szkoda w Dorochusku tak po ludzku. Tak po ludzku było mi go szkoda. I jak ja bym tam był, to ja jeszcze mam większy temperament, jak pan Kołodziejczak. Bo to nie może być tak, że nie ma państwa. Tam nie było w ogóle państwa. Ten człowiek się miotał i nic nie mógł. I dlaczego nie mógł? Albo nie ma umocowania. Jak to może być? Tam powinien być od razu prokurator, domniemanie popełnienia przestępstwa i policja z kamerą. Kamery, drony, kamery stały 5 kilometrów dalej. Drony i policji mieli tysiące na nas policjantów. Pytam, a gdzie te tysiące policjantów jest na tych, co przewożą dziki ten? Wczoraj koledzy zatrzymali, wybili szyby gościowi, co w Dorochusku sprzedawał od 8 lat. Policja mówi, że ona o tym wie, bo policja była wielka afera. Sprzedaje wszelkie dokumenty, które są potrzebne na przejazd. I przewodzi na tamtę stronę, on już zjedzie z gotowcem. Od 200 do 500 euro kosztuje ciężarówka. Wjeżdża na tory LHS-u w Chrubieszowie, 12 torowisk. Czarny Land Cruiser na ukraińskich numerach jeździ po torowiskach wzdłuż i w powszech. On jest tak bogaty, że mu na opon nie szkoda. Ale tam opona pewnie z 85. I żadna służba tego nie zauważa. Jak ja podjadę tam z kamerą, a wożę zdjęcie zrobić, to mnie dwa radiowozy od razu trzymają. Wjeżdża czarny Land Cruiser. Kamery ma Straż Graniczna, policja, wszyscy mają kamery. Wszyscy widzą na podglądzie, jego nikt nie zatrzymuje. Pytam się, gdzie my jesteśmy, w Polsce czy na Ukrainie? Jak wy możecie mówić o takich rzeczach? Tutaj do pana lekarza weterynarii. Proszę pana, wjechało według pana ministra Kołodziejczaka 300 z czymś tysięcy ton zboża technicznego. Ja myślę, że 1/3 do połowy rzepaku. Pytam, czy pan to przebadał? Proszę bardzo. Teraz do pana Kołodziejczaka. Panie Michale, halo, kawa potem. Pan tu przyjdzie. Proszę bardzo, pan się zajmie robotą. Proszę popatrzeć. Pan pomylił dwie rzeczy. Na koniec.
Te wagony, które stoją od pół roku, to są węglarki, a te, co 3 dni przyjechały, o te, proszę popatrzeć, taka kukurydza wjechała 3 dni temu. Pytam, gdzie byli weterynarze? Na rybach? Proszę państwa, tak nie może być. Następna rzecz, która się, żeby mi nie umkła. Panie ministrze, czy wniosek zgodnie z klauzulą bezpieczeństwa już jest napisany i będzie składany? Bo Unia Europejska, widzę, nie dotrwa. My to widzimy, nie dotrwa do czerwca, tylko będzie prawdopodobnie odwieszone wcześniej. My już powinniśmy składać wniosek, żeby to się zazębiło, bo będzie dziura, będzie luka i Ukraina będzie jechać. To musi być zrobione od ręki. My nie chcemy, żeby pan zmieniać ministra, bo to nic nie da, tylko trzeba, żeby to ministerstwo raz skończyło z tą demagogią. My widzimy, co się dzieje na granicach. Jak to może być tak, że nam lekarze weterynarii mówią, że się boją? Jasna cholera, proszę pana, panie ministrze, to trzeba chirurga, który się boi krwi, żołnierza, który się boi karabinu i futerkiem po 3 tych weterynarzy. Przecież tak nie może być. 9-10 tego miesiąca wjeżdża rzepak do największego zakładu na Lubelszczyźnie. Czy ma pan badania, czy one zostały zbadane? Przecież ja wiem, ono wjechało pod kodem rzepak na cele techniczne. No ale ta śruta pójdzie na cele paszowe, prawda? 3000 ton w 2 dni zwieźli, z tych 3000 ton pojedzie 3 razy 6, 1800 ton na paszę. I teraz następna rzecz. Czy pan zbadał, do jakiego zbiornika to idzie? To idzie do tego samego zbiornika. To tak jak mleko. Jaka by nie była klasa, to oczy pozaklasowe i tak cysterna bierze do jednego zbiornika. To nie może tak być. Tak nie ma? Ale tak było. No, ale tak było. Dzisiaj tak jest. One nie mają wyznaczonych osobnych zbiorników na te techniczne, na rzepak. Nie ma osobnych zbiorników na olej. To nie działa. To tak nie działa. I proszę państwa, następna sprawa. 2 lata dobijam się o budowę czy rozbudowę wschodniej magistrali kolejowej. Jestem po rozmowach z wiceministrem Ukrainy, rolnictwa. Uporządkowałoby to rynek. Jeden minister nie, drugi minister nie, pan trzeci minister. Rozmawiał pan z panem ministrem przez ten miesiąc z kimś o tym? Jutro też będę rozmawiał. A, jutro. A ja od jutra się odchudzam. Nie, spokojnie. Zbyt jest pan uważany za poważnego faceta, żeby robić takie kpiny. Rozmawiamy i powiedziałem, że jutro też mamy umówione spotkanie. Spotkaliśmy się parokrotnie. Panie ministrze. Ja poważnie traktuję pana wypowiedź. Ukraińcy są gotowi na kompromisy. Ale oni lepiej wiedzą, jaka jest sytuacja w Polsce i można z nimi rozmawiać. Wejdę ci w zdanie. Oni lubią kompromisy według własnych koncepcji. A nie. O, ze mną nie miała pani minister kompromisu, bo mogę panu dać taśmy, że lekko nie miała. I zostaliśmy przy swoim, ale można, ale gdzieś jakieś punkty styczne można mieć. 2 lata rząd, tutaj panią poprę, 2 lata nic nie zrobił. Kołka w płocie z magistralą, czepili się CPK. CPK mogło poczekać, a to można było zrobić za unijne pieniądze. I panie ministrze, to jest ostatnia chwila, gdzie można zrobić to za pieniądze Unii Europejskiej, wbić Unię Europejską w poczucie winy, że nie pomagamy Ukrainie. 2 lata gadam o tym, teraz pytam panowie związkowcy, ileście mnie razy poparli? Nikt. I cały czas o tym mówiłem, to jest na dzisiaj najważniejsza rzecz, bo my Ukrainą będziemy, chcemy czy nie chcemy, będziemy żyć. I my musimy to w jakiś sposób uporządkować.
Panie ministrze, Zielony Ład. Zielonego Ładu już nie ma i ja jeszcze raz powtarzam. Wy sobie zdajcie jako resort że sprawę, że tego już nie ma. Ukrainy i tego nie ma, bo tu pan Barna, ja go kiedyś porządnie upieprzyłem za te słowa o tej polanej krwi. Ale jak ja teraz patrzę, to panie ministrze się może naprawdę źle skończyć. To jest naprawdę niepotrzebne. I teraz im będziecie je strona rządowa dłużej przeciągać, tym więcej zapłacicie. I to zawsze jest tak w negocjacjach. Jak jedna strona im bardziej przegrywa, to musi więcej zapłacić i ma mniejsze pole negocjacji. I albo dojdziemy do jakichś zero-jedynkowych rozmów, a nie tak na okrągło usypianie, no wy byście każde kobrę uśpili. To tak nie działa. To dwie służbyśmy wysłali do dużego zakładu i oby, tak jak Obajtek Nik. Odesłano, że nie mają prawa kontroli. To gdzie my jesteśmy? Panu Kołodziejczakowi każdy koniak i na chłopi krzyczą, a ja mówię, że jego na rękach powinni nosić. Za to, co wykazał. To on nie był winien tej niemocy. Tej niemocy to jest winien cały rząd. Jego trzeba było wesprzeć i pokazać, jak to jest. Proszę państwa, my się nie łudźmy. To jest wojna gospodarek. Tak niestety jest. Zobaczcie jedną rzecz. Czechy w Unii, Polska w Unii, razem w Schengen. Co parę lat temu zrobili z naszą wołowiną? Pamiętacie? Służbami potrafili zablokować. Ja nie mówię, żeby Ukrainy blokować, ale uporządkować, pokazać im, kto tu rządzi w Polsce, a potem otworzyć. Można ubić Malczyka, a można skazać tylko paszwa wąt. I my nie ubijajmy, ale pokażmy, gdzie jest miejsce. I to nie może być tak, że czarny Land Cruiser jeździ po polskich torowiskach, bo to jest nawet niepatriotycznie. I panie ministrze, skończmy, bo tu podchodzą do mnie rolnicy i mówią, że oni wyjdą, bo oni mają już tego bla, bla, bla dosyć. I tu trzeba twardo mówić. I proszę państwa, Zielonego Ładu już nie ma. Mogliście z nami negocjować miesiąc, dwa miesiące temu i Ukrainy już nie ma w tej formie. I też mogliście negocjować, ale wyście przegrali wojnę, bo zobaczy pan, co się zadzieje. Ja panu to publicznie mówiłem. I ja panu tu miesiąc temu mówiłem przed jeszcze żadnego, że idzie źle. Ja to czuję. Ja siedzę na wsi, ja cały czas to widzę. Skończcie to gadanie na okrągło. Tu musi być konkrety i tyle. Zielone, z iloma pan ministrami już budował koalicję obalenia Zielonego Ładu. Musimy zbudować go od nowa, bo się nie da, bo zieloni nam nie dadzą, ale to musi być na prawdziwych konsultacjach. Ja brałem w konsultacjach udział, brał pan Mariusz Olejnik, brali inni i wie pan co, ja któregoś razu wziąłem? Trzepaczkę. I tak trzepaczką więcej mnie nie zaprosili, bo ja mówiłem ileś razy, że to jest złe. To jest przeciw logice, przeciw naturze, przeciw wszystkiemu. Pchało się, ludzie, którzy z sufitu znali rolnictwo, pchali swoje. Ale panie ministrze, pan też tam był i głosował. Pan za tym Zielonym Ładem też głosował. Nie? A to przepraszam. Jak pan nie go, to przepraszam. Oto mamy jednego sprawiedliwego. Proszę państwa, Zielony Ład do kosza i od nowa, ale naprawdę z prawdziwymi konsultacjami. My nie jesteśmy przeciwko gwałceniu na tej ziemi, bo to jest nasze narzędzie pracy. I na pewno my jesteśmy za tym, żeby my, to jest tak jak mówienie prozą. Każdy mówi o tym prozą, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. I tak samo tutaj. My naprawdę nie chcemy tej ziemi źle. Jak pan przyjedzie do nas na Zabojszczyźnie w lecie, jakie mamy zazielenienie. Ten kraj jest piękny, tylko go nie niszczmy. Dziękuję bardzo. I panie ministrze, ręka, żebyś na zgodę. My nie chcemy zmian, tylko poprawy. Ja cię świetnie rozumiem. I uwagi podzielam. Jesteśmy tu i teraz, jest taka sytuacja i musimy sobie powiedzieć, co jest możliwe na dziś, bo kiedy
ten Zielony Ład możemy wyrzucić do kosza, czy możemy, a co musimy zrobić dzisiaj. Jeszcze, czy pan główny lekarz chciał się odnieść do tego, do tych odpowiedzi? Bardzo proszę. Tak, chciałbym powiedzieć dwa zdania. Nie ma już tego obrazka, ale to jest nie rzepak, tylko to była kukurydza, która została zablokowana w kwietniu na granicy poprzez to, że była zapleśniała. To zdjęcie, które było tutaj pokazane. Te zdjęcie, które było pokazane tutaj, to nie był żaden rzepak, tylko to była kukurydza z kwietnia, jeszcze z kwietnia ubiegłego roku, która była zablokowana na granicy ze względu na zapleśnienie, zawilgocenie i nie została wprowadzona do obrotu. A po drugie, to tak jak mówiłem w mojej prezentacji, że na granicy zboża techniczne, a w ogóle inne powiedzmy środki, które nie są przeznaczone do spożycia, czyli są przeznaczone na inne cele niż spożywcze, nie są kontrolowane przez ani badane przez weterynarię, dlatego że na granicy do weterynarii nie trafiają w ogóle. One omijają wszystkie służby. I przez to, że mam współpracę z KAS-em, KAS informuje granicznego lekarza, graniczny kontroluje powiatowego lekarza weterynarii i wtedy jest badanie i kontrola na miejscu. Na granicy nie ma. To chciałem wyjaśnić. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Proszę Państwa, bardzo za chwilę jeszcze, bo mamy, chcemy, żeby osoby chętne mogły zabrać głos. Jeszcze mamy jedną inspekcję, a także prosiłbym, żeby ten zespół, jeśli powstał tam w otoczeniu pana Wiktora Szmulewicza, jeśli masz, żebyście te wnioski przygotowali. Jeśli chcecie przygotować wnioski z tego naszego spotkania, które będą konsumowały te wasze myśli, no bo w tym, także to nie chodzi o to, żeby się wygłaszał teraz, tylko żebyście się spotkali w tym zespole, żebyś był uprawomocniony, żebyście wspólnie wypracowali, bo powiecie za jakiś czas, że to nie były wasze wnioski. No i tak nie da się włożyć wszystkich wniosków, które każdy z nas mógłby zgłosić. No musi być jakiś kompromis. Są trzy generalne: ograniczenie Zielonego Ładu do maksimum, zamykanie i bardzo dokładne śledzenie tego, co się dzieje na granicy, aby ograniczyć napływ towarów i żeby były określone kwoty, wielkości. Jeszcze do tego nam się odniesie dyrektor Guba, bo chcemy zaproponować określone wielkości, które będą dopuszczalne, aby mogły wpłynąć na rynek, wjechać na rynek polski. I trzecie, to jaka forma pomocy z budżetu, która, no bo mamy część środków, będą płatności z agencji, ale przecież wiemy, że są oczekiwania w zakresie wsparcia dopłat do zbóż, dopłat do nawozów, zwiększenie dopłat do paliwa, czy jeśli chodzi o program świński, czy inne. I to musicie sformułować, no bo przecież o tym mówicie, a teraz prośba, aby było więcej merytorycznych, konkretnych postulatów, a nie tylko sama krytyka. Krytyka jest potrzebna, ale jednocześnie pokazać, jakie kroki dalej. Ale ja tylko chcę odnośnie tego zespołu zabrać głos, który tutaj pan minister zaproponował. Ja mam zgłoszonych 18 osób. Myślę, że dzisiaj chyba ten zespół nawet nie jest w stanie usiąść, pierwsza sprawa. Ale ja też uważam, że jeździć bez przerwy to też szkoda, da trochę czasu. Ja myślę, że na adres... Ale to jak to mamy zrobić? Proszę o propozycję, bo ja, żeby to usprawnić, bo to jest 18 osób. Zespół czy nie zbierzesz? Czy znów sam będziesz jakoś tego? Nie. Ja nie chcę sam tego, tylko by padła propozycja, żeby taki zespół stworzyć. Proszę o propozycję, w jaki sposób ten zespół mamy robić. Proszę bardzo, Jacku. Panie ministrze, ponieważ żeby to się z czym tutaj takim posiedzieli, zjedli, wypili i pojechali. Panie ministrze, te wnioski stąd idą na kopę Kodrzeka, na Brukselę i będą oficjalnie, żeby nie było, że nie były uzgodnione, wynegocjowane, wyżarte do bólu. My jako Polska bijemy się o rolników całej Europy. Znów kładziemy na ołtarzu. I teraz są dwie rzeczy.
bo nie wszyscy wiedzą, co to jest do końca Zielony Ład. Przed chwilą wziąłem twojego dyrektora i zespół ekspertów i mam takie pytanie do wszystkich, bo tu są najlepsi producenci zbóż. To jest jedna grupa, która odczuła cholernie. Spadek z 1500 na 600 pszenicy i górka jest 10 milionów i dopiero się to odezwie za pół roku żniwa. Wtedy, sam wiesz dobrze, parlament będzie miał wybory, do września kurde się nie zbiorą i poleci tak wszystko jak leci. I teraz taki wniosek, coś ty pytał. Tak, jesteśmy upoważnieni, czy przynajmniej mamy to, żeśmy uczestniczyli w takiej naradzie burzliwej z przedstawicielami głównych tu wszystkich instytucji i ministra, żeby na kopie kodzeka właśnie Polska zbierze wszystkich, że w interesie całego rolnictwa Unii Europejskiej, a jedyny jest wniosek, 25 milionów hektarów na Ukrainie, nie 25% to, co przywiózł Kalinowski, niech będzie Miller, razy 2 tony to jest 50 milionów ton zboża, a Ukraina już weszła, rozpieprza, powiem po mojemu, cały rynek Unii Europejskiej. I my wychodzimy pierwsi. To jest jedno. I do Zielonego Ładu. Ja mam tylko pytanie. Przedyskutowane teraz w zapleczu. Czy 5000 zł do hektara więcej? Stwierdzone, pani Czapla stanie, bo jedynie pani tu jest, co na szybko w głowie liczy. Czy 5000 do hektara więcej? A mówię to dlatego, że jak trzeba oszukać eko-euroentuzjastów, tych, no niech będzie, mądrzejszych, jak ich oszukać, żeby pieniądze z powietrza przerzucili w tym Zielonym Ładzie na ziemię i na wodę. I to jest dla rolników, dla wieśniaków. To w tym momencie, jeżeli powiedział mi dyrektor, prezes agencji, tak dobrze mówię, bo to prezes jest, bardzo bystry chłopak, czy w tym momencie można rozważać, jak w Zielonym Ładzie oszukać tych innych, co dzielą pieniądze na wszystko, żeby wieśniacy dostali, niekoniecznie wielcy. I zastanówcie się teraz, jak zlikwiduje się górkę 10 milionów ton zboża, nie sprzed roku, sprzed 2 lat, to pójdzie taki postulat. Nie, ale pójdzie postulat, żebyś też wiedział, bo my tego nie napiszemy zrozumiale od razu i to dziś. Że pójdzie postulat i to jakbyś dał swoich fachowców, przepraszam, panie ministrze, to byśmy to rozstrzygnęli już globalnie, międzynarodowo, właśnie w kopie kodzeka, żeby nie spać, klepać się po plecach, tylko to już doszedł ten moment. Dzisiejsze przyjmujemy, ale teraz do bólu nas będziecie rozliczać, leniwi rolnicy, żeby to wprowadzić. Zakaz granicy, to co ja mówiłem tam gdzieś, ja nazwiska nie daję, bo jestem szpetny i tak dalej, że w tym momencie nie wolno puszczać Ukrainy na jakichkolwiek łagodniejszych zasadach. Tyle! Panie Jacku, oczywiście ja wiem, że zbiera się kopa kodzeka i tam nasi przedstawiciele mają zgłosić uwagi, które tu zostały zgłoszone odnośnie Zielonego Ładu czy odnośnie Ukrainy. 26 także jest spotkanie ministrów rolnictwa i ja tam mam zgłosić te uwagi, które tutaj państwo się zgłosili. Odsyłam także do obejrzenia ostatniego mojego wystąpienia na Radzie Ministrów Rolnictwa w Unii Europejskiej, gdzie o tych sprawach mówiłem, są dostępne i wtedy będziecie mogli zobaczyć, co mówiłem, jaki był odbiór, bo najłatwiej się krytykuje, nie wiedząc, co kto robi. To i wreszcie, także w przyszłym tygodniu jest posiedzenie rządu. Ja też chcę przedstawić wnioski, które płyną z tego spotkania. W związku z tym też stąd ta moja prośba do pana przewodniczącego Szmulewicza, który jest przewodniczącym Izb Rolniczych, Krajowej Rady, ma swoje struktury, żebyście państwo, którzy uważają, że macie swoje postulaty od środowisk, z którymi się protestowali, prześlijcie te postulaty. Niech on je ułoży z jakimś zespołem jeszcze, kto będzie, czy online'owo, czy fizycznie się spotkajcie. I oczywiście to nie znaczy, że te postulaty wszystkie są możliwe do zrealizowania, ale po prostu chcemy je zobaczyć i przeanalizować. I w ten sposób musi być jakaś logika działań, bo oczywiście ja rozumiem kolejkę, wszyscy mają w tej chwili receptę. Wiecie państwo, ja
ja szanuję Państwa uwagi i staram się ze wszystkimi rozmawiać. Mam zarzut, że ach, ty przyjmujesz wszystkich za dużo, tracisz czasu, zamiast się tam zająć innymi. Tak przyjmuję, rozmawiam i kieruję się dobrymi intencjami i w związku z tym proszę o uszanowanie tego, bo łatwo przyjść, pokrzyczeć. Zróbmy tak, żeby to było zapisane, żeby się później, jak się spotkamy, nie wiem, za tydzień, dwa, trzy, żeby powiedzieli, to było zapisane, tośmy zrealizowali, żebyście mogli powiedzieć, a dlaczego się tego nie zrealizowali. A ja powiem, dlatego. Tyle, proszę Państwa, ja chcę też, jak powiedziałem, te postulaty przenieść także na szczebel polskiego rządu, bo to nie ja decyduję o granicy, bo to nie ja decyduję o finansach. Ja jestem jednym z członków rządu, wnoszę, to ma być decyzje kolegialne, tak samo jak ma być decyzje kolegialne na szczeblu europejskim i w związku z tym musimy działać wspólnie. I to, że wspólnieście przystąpili do protestów razem z rolnikami niemieckimi, francuskimi, belgijskimi, to dało także siłę nam, mnie, ministrowi rolnictwa, bo mówiłem, bo stoją rolnicy, bo rolnicy debatują na drogach i w związku z tym proszę też szanować, bo ja chciałbym, żeby były pewne rzeczy zrealizowane, tylko proszę pamiętać, że protesty wasze rozpoczęły się jesienią, a my jesteśmy w rządzie od 2 miesięcy. Bardzo proszę, minuta i później... No nie. Kto już zabierał głosu, nie będzie miał drugi raz. Szanowni Państwo, ja sądzę tak, są dwie sprawy. Jedna sprawa, robienie lobbingu w Brukseli, czyli organizacji, bo my mamy taki, że tak powiem, dostęp. I to jest kopa, na którą mamy prezydium 22. I jadą tutaj Tomek Obszański, Mariusz Gołębiowski, Marian Sikora, jadę ja, jedzie Marek Duszyński. I tam wypracujemy stanowisko, ale to, które jest potrzebne na gremium europejskim. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa wewnętrzna w kraju, o którym mówiłem wcześniej i powtarzać się nie ma co, no bo co będę o tym samym mówił. Więc mam tutaj tą listę osób, która mamy się Marek spotkać tutaj, to Marek powie kiedy. I to spotkanie będzie dotyczyło propozycji na szczeblu europejskim. I potrzebna jest drugie rozwiązania na szczeblu krajowym, co trzeba zrobić szybko, żebyśmy mogli przeżyć. I to są te dwa rzeczy. Ja tylko dodam, że my jako organizacje robimy ten lobbying. Ja się 3 dni temu spotkałem z rozszerzoną wyszehradzką czwórką. Był to komisarz, był i minister. I tam żeśmy te 8 krajów, jeśli chodzi z tych spraw międzynarodowych, ma wspólne zdanie. Więc wykorzystujmy, róbmy lobbying dalej. Ja bym panu ministrowi Siekierskiemu proponował jedną rzecz, żeby już nie rozmawiał w kraju, ale zaczął jeździć do ministrów Francji, Niemiec, Włoch, tych, którzy decydują w Brukseli. Bo tam trzeba robić lobbying. Nie jechać tam jako sam, tylko już jechać uzgodnionym stanowiskiem w wspólnych krajach. I dobrze. To panu ministrowi proponuję. Dobrze, Wiktor, bardzo cię lubię, znam cię, tylko oni pilnują własnych interesów. Ale rozmawiać poczekaj. Proszę. Chciałbym, żeby nasi ministrowie i nasz rząd tak pilnował interesów rolników, jak pilnuje tego we Francji, czy nawet teraz w Niemczech, gdzie jest złożona sytuacja, bo jest koalicja z Zielonymi, mają inne podejście. Także wiesz... Wiktor, najlepiej jest pouczać. Ale ja tylko dalej powiem, jeszcze dodam do tego. Ja to mówię nie bez to kozery, tylko minister Siekierski w Europie jest cenionym osobą i znaną. To nie jedzie przypadkowy, to w sumie akurat i minister, którego mamy pierwszy raz i nie za bardzo się w tych strukturach poruszać umie. Ja wierzę w ministra Siekierskiego, który potrafi te sprawy próbować rozwiązać. Bardzo dziękuję. Miód na moje serce, ale ja nie jestem taki naiwny, żeby wierzyć w takie, wiesz, pochwały. Bardzo proszę, obiecywałem ci od dawna, bardzo proszę.
Proszę Państwa, teraz jeszcze tylko prosiłbym tak, żeby się trzymali czasu, później jeszcze jeden inspektor i nie będziemy robić specjalnej konferencji, bo właśnie media są cały czas z nami, możecie pytać kogo chcecie, wybierajcie sobie w tym, zabieraj głos i później, panie ministrze, pan minister po tobie. Po mnie? Ale pierwszy raz minister po mnie. Mariusz Olejnik, Polska Federacja Rolna. Więc proszę Państwa, ja również reprezentuję spółdzielnię Grup Polski Rzepak i Zboża, czyli wiem, co to znaczy zorganizować rolników. Nie jest to wcale łatwe, ale w ręku od 10 lat mamy 50 tysięcy ton rzepaku i 150 tysięcy ton zbóż i jakoś sobie radzimy. Natomiast do rzeczy. Panie ministrze, nie można się dziwić wypowiedzi z temperamentem Wieśka Gryna. Inspekcje mówią jedno, rolnicy sprawdzają, mówią drugie. Ja proponuję, żeby przepływ informacji o tym, co idzie kontyngentem, co idzie tranzytem, a co pozostaje, było publiczne. Jest kilka krajowych organizacji, które może rozpowszechnić tą informację i będziemy wiedzieli i wtedy będziemy sprawdzali. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o granice, to również to, żeby wzmocnić inspekcję na granicy. Polsko-ukraińska granica to nie jest granica, to jest granica unijna. W związku z tym to jest istotne, żebyśmy wiedzieli, co wpływa. Kolejna rzecz. Inwestycje w infrastrukturę. Popatrzcie, taka skromna Rumunia wykorzystuje pieniądze unijne, zwiększyła przepustowość portów 4-krotnie, buduje autostradę za unijne pieniądze, żeby te tranzyty, kontyngenty przechodziły, a my, ja oczekuję od ministerstwa tych projektów, planów wykorzystania pieniędzy krajowych i unijnych na infrastrukturę. Dzisiaj musimy sobie powiedzieć jedno. Jeżeli nie chcemy zmniejszać potencjału produkcyjnego, to jest kilka rzeczy, które musimy nadrobić. Pierwsza, zwiększenie pogłowia zwierząt, wykorzystamy gorsze zboże. Zwiększenie udziału biopaliw w paliwach, sami wykorzystamy to. I jeżeli byśmy wprowadzili na przykład B20, czyli 20% udziału biopaliw w oleju napędowym, i to zdejmie część surowca. Kolejna sprawa to ta drożność eksportu, czyli możliwość wykorzystania tej infrastruktury, żeby nadwyżkę wywieźć. I teraz tak. Franek Nowak przedstawił propozycję powrotu do Rady Dialogu Społecznego. Chyba wszyscy dzisiaj widzimy, że o wszystkim na jednym spotkaniu 150 ludzi to nikt nic racjonalnego nie wypracuje. Wróćmy do Rady Dialogu Społecznego. Tam było kilka zespołów. Te zespoły niech pracują i zastanówmy się nad strategicznymi planami, nie nad rozwiązaniami problemów dzisiaj, tylko również i w przyszłości. Jeszcze jedna rzecz, która może się będzie podobać, może się nie będzie podobać. W Ukrainie nie stworzymy gospodarstw rodzinnych. Trzeba stworzyć system poprawy struktury agrarnej. Gospodarstw w moim przekonaniu powinno być mniej, a mocnych, bo w innym przypadku się nie da. I jeszcze jedna sprawa, bo rozmawiam z wszystkimi, z tymi, z którymi się zgadzam i z którymi się nie zgadzam. I część analityków mówi, że na 100% obniżki ceny, to 30% to jest sprawa Ukrainy, 70% to jest rynek światowy. W związku z tym musimy się zastanowić nad tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Okej, teraz poproszę pana ministra Kłodziejczaka. Mariusz, wiesz, ja wiem tylko, że potrzebna jest dyskusja w grupach, w Radzie Dialogu, ale wiesz, jakie mamy napięte terminy. Zbliża się przecież wiosna, trzeba decydować i trzeba jak najwięcej środków puścić. Także Rada Dialogu też jest potrzebna, ale najpierw muszą są szybkie, konkretne działania. Bardzo proszę, panie ministrze.
Proszę Państwa, ja z wielkim uznaniem i szacunkiem do wszystkich rolników, bo to, co dzieje się, to zasługuje na uznanie i szacunek. Sytuacja jest trudna i dziś należy też skończyć. Dostaliśmy dzisiaj dobrą i mocną lekcję. Ja to mówię z pełną pokorą tutaj do wszystkich związkowców, którzy przyjechali. Tutaj nie ma co gadać. Trzeba się brać mocno do pracy. Nie tylko ministrowie, także wszyscy urzędnicy, pracownicy. Opowiadanie, jak jest źle, tutaj nic nie zmieni. Padło bardzo dużo ważnych słów, pod którymi ja się w większości podpisuję. I wiemy, ja też chcę zaapelować do wszystkich moich kolegów, koleżanek i w ministerstwie, i tych, którzy dobrze życzą i usprawiedliwiają pewne zwolnione działania. Wiemy, co żeśmy zastali i wiemy, co żeśmy obiecali rolnikom. I ja tutaj też mówię, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby zrealizować to, co obiecaliśmy. Sytuacja nie jest prosta, jest dość trudna, ale tutaj gadanie nic nie zrobi. Trzeba się brać do roboty. Kto mądry, kto wie, w jaki sposób pomóc. Ja też zapraszam do tego, żeby te dobre rozwiązania zrobić, przeforsować. Nam na pewno szukanie różnic i ja tutaj mówię też do siebie z pełną pokorą i bez jakiegokolwiek dystansu. Nonszalancja w niczym nie pomoże. Myśmy byli w wielu miejscach. Trzeba obronić to, co żeśmy wypracowali w Polsce przez pokolenia. I to jest zadanie dla nas wspólne. Nie ma dzisiaj innej drogi. Ja mogę wam tutaj i ja wam składam tutaj taką deklarację. Byłem na granicy wiele razy, widziałem, co się działo. Trzeba wprowadzić zmiany. Mnie to cieszy, nawet te zdjęcia, które tutaj były pokazane. Niech też wszyscy urzędnicy wiedzą, że do każdego wagonu należałoby zajrzeć, włożyć głowę. Do każdej ciężarówki, która wjeżdża do Polski, należy zajrzeć, włożyć głowę, czy tam ktoś nie robi jakiś machlojek. Musimy się brać do pracy, do ciężkiej pracy, ja wam to obiecuję i nie ma dzisiaj nic. My możemy dzisiaj przedstawiać, co żeśmy zrobili. To musi być widoczne, to musi być odczuwalne, ale też proszę wszystkich, którzy tutaj są na sali, związkowcy, rolnicy, niech nas nie podzieli dzisiaj nic. Musimy ten trudny czas przetrwać razem. Ja jestem rolnikiem z krwi i kości, z zamiłowania, z serca, z uczuć i z tego, z czego ja żyję. I rozumiem to, co rozumiem te wszystkie słowa, które padły. I mówię tutaj pełną deklarację. Ja zrobię, co będę mógł. Mam nadzieję, że to się uda i obronimy polski rynek, obronimy polską produkcję. Ja też nie liczę tutaj na żadne słowa pochwał, bo nikt tutaj nie przyszedł pracować, żeby się chwalić osiągnięciami. Ale liczę też na dobrą współpracę. Jeżeli ktokolwiek widzi jakieś nieprawidłowości, zgłaszajcie wszystko, co trzeba. Zgłaszajcie wszystko i ja też mówię, trzeba zakończyć mówienie z tym, co żeśmy tutaj zastali, a z tym, co dzisiaj tutaj jest i włączyć licznik od zera, idziemy do przodu. Nie jest łatwo i nie będzie łatwo. I wiedzcie jedno, ministrowie, związki, to wszystko może się zmieniać, ale tego czasu na pewno w pojedynkę oddzielnie my nie przetrwamy i musimy brać się do pracy, do jeszcze cięższej pracy. Ode mnie to wszystko. Ja nie będę mówił, co zostało zrobione, bo to nie ma sensu dzisiaj. Trzeba zrobić jeszcze więcej. Ja króciutko. Proszę Państwa, związkowcy, rolnicy, ja powiem tak, sprawa jest bardzo trudna i sprawa jest wagi ciężkiej. Tutaj powinien być dzisiaj z nami premier Tusk, bo to jest waga rządu. To, co się dzieje dzisiaj w kraju, to, co się dzieje na drogach, te ciągniki, ludzie, którzy tam stoją, tutaj powinien być premier polskiego rządu i premier polskiego rządu powinien tutaj wspierać i ministerstwo, ale też i nam zagwarantować pewne rzeczy. Taka tu jest... Potrzeba, bo inaczej, proszę Państwa, to jest takie naprawdę takie nasze olewanie rolnika, krótko mówiąc, polskiego i w ogóle nie robienia nic w tym kierunku. Nie wiem, panie ministrze, my siedzimy, czekamy na pana premiera, żeby tutaj wypracować pewne rzeczy, a będziemy sobie wypracowywać. Nie wiem, rolnicy, ja powiem tak, albo premier do nas przyjedzie, zagwarantuje nam, że tego Zielonego Ładu nie będzie i będzie spokój z Ukrainą, z transportem, z tym wszystkim, albo po prostu tak naprawdę to jest znieważenie gospodarstw, znieważenie polskiego rolnika. Bardzo, 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 bardzo ci dziękuję. Szkoda, że wcześniej tego nie mówiłeś. Ale premier Morawiecki spotykał się z rolnikami.
Tylko tu nie chodzi o spotykanie i opowiadanie, tylko chodzi o pracę. Ja tutaj rozpoczynając spotkanie, nie było mnie przez 40 minut, byłem w kancelarii premiera na rozmowie, bo premier jest żywo i cała kancelaria są zainteresowani tym, co się dzieje. Możemy dzisiaj pobawić się w hucpę polityczną, można to robić. Wiem, są różne sytuacje, ale dzisiaj musi nam zależeć na rozwiązaniu problemu. Ja mówiąc tutaj, akurat dobrze się złożyło przed panem, mówię, co było, nie będziemy rozliczać innych, tylko trzeba iść do przodu i robić. Kto chce robić polityczne takie przedstawienia? Każdy może. Ja wiem, że to jest prawo i związków, i ludzi, i wolnych ludzi i nikt nie będzie tego zamykał. Ja tylko powiem, że tutaj padły też słowa i ja chcę powiedzieć w obronie ministra Siekierskiego i premiera Donalda Tuska. Padły słowa na spotkaniu, kiedy zboże się rozsypało, kiedy gdzieś się coś działo. Premier powiedział też w niedzielę. Nie karać rolników. Wszystko rozumiemy, to są emocje. To żeby to też było jasne, bo wiele takich nieprawidłowych słów padło, ale pan, który tutaj też płomienną mowę wypowiadał przede mną, nie jest zainteresowany teraz, żeby cokolwiek rozmawiać, słuchać, brać udział w rozmowie. Ja to rozumiem, wiem, łatwo jest stać z jednej, z drugiej strony. My musimy pracować, a nie tylko opowiadać. Powoli będziemy, jeszcze ja wiem, że państwo czekacie. Myślę, że mamy jeszcze czas, żeby każdy po tej minucie czy półtorej zabrał głos. Drugi raz zabierz i drugi raz. Jednocześnie też może później troszkę pan minister Krajewski, trochę później, żeby tych nie było za dużo tych głosów ministerstwa. Ale minutę. Panie ministrze, pytanie do dyrektorów, do służb inspekcji weterynaryjnej sanepidu. Jakie państwo macie wpływ na granicy, gdy celnicy odprawią towar? Co wy wtedy możecie zrobić, gdy on już jest odprawiony i jest na terenie Polski? Na terminalach prywatnych, gdzie są zamknięte z ochroną, jakie wy macie możliwości wejść na te terminale prywatne i skontrolować ten towar, co jest tam przeładowywany? I to jest pytanie, może nie do pana ministra, tylko to jest pytanie do inspekcji. Okej, bardzo dobrze, bardzo dziękuję. To jedziemy. Sobczuk Marcin, nie będę mówił skąd, z granic. Miałem tu parę rzeczy, ale już nie będę mówił. Panie ministrze, wysłali nas tu chłopaki z jedną rzeczą. Jak nic nie przywieziecie, zamykamy granicę na amen. Czy mamy wrócić z niczym i wysyłacie na nas policję, czy macie dla nas jakiś konkret? Dziękuję. Nie, no trochę... Przesadzamy, bo oczywiście to policją, zaostrzaniem tej rozmowy. Proszę państwa, z myślą w duchu najlepszej intencji robimy to spotkanie, żeby przygotować postulaty, argumenty, żebyście mieli okazję je sformułować, żebyśmy mogli przedstawić, tak jak mówiłem wcześniej, w Kopie Kodrzece, na rządzie polskim, w Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej są tak szeroko reprezentowane media, żeby o tym się poinformowane było polskie społeczeństwo. To jest ważne, to jest ważne i dziękuję mediom, że są, bo społeczeństwo chce mieć prawdziwe informacje. Nie macie żadnej blokady, nie ma konferencji prasowej, gdzie by tylko niektórzy mogli zaprezentować po minucie, dwie, cały czas są kamery, są państwo. Bardzo państwu dziękuję. Myślę, że będą przekazy, bo to jest ważne, żeby społeczeństwo zrozumiało sytuację rolników. I dlatego też apeluję do rolników, żeby w czasie protestów informować o trudnej sytuacji w rolnictwie, przepuszczać ludzi, żeby oni nie cierpieli z tego tytułu, bo to tworzy dobrą atmosferę. Dobrą atmosferę, żeby ich poinformować, a żeby oni nie ponosili pewnych także strat czasowych innych. Ja rozumiem, że waszą determinację. Bardzo proszę o kolejne głosy po minucie, tak jak się umówili, tak jak państwo czekacie. Kto pierwszy po minucie? Pan? Bardzo proszę.
tylko prosiłbym, żebyśmy przechodzili do takiego no, konstruktywnego podejścia, bo chcemy to, te uwagi zebrać, żeby był pewien efekt, żebyśmy mogli je przekazać. Ja bym miał jeden tylko przekaz w sumie, taki krótki, żeby pan minister przekazał panu premierowi, że 20 lutego czekamy u pana Wieśka Gryna na granicy na naczepie. Dziękuję. Proszę państwa, żyjemy w państwie demokratycznym, protesty są zgłoszone, są określone reguły, zasady. Myślę, że ja już o proteście 20 lutego mówiłem panu premierowi, mówiłem na Radzie Ministrów, w związku z tym, no ale powtórzę także to pana przesłanie z dnia dzisiejszego. Bardzo proszę, po minucie. Ja jeszcze raz, panie ministrze, chodzi o te protesty, no to rzeczywiście chcemy zrobić kurs z kulturą, bo ja liczę, że po to mam wybaczyć i chcemy jeszcze tu pomóc jako rządowi, że rzeczywiście źle się dzieje i te wszystkie punkty, postulaty, które Unia nam przeszkadza, żeby to po prostu szło łatwiej i tak dalej. Panie ministrze, na pewno jako Związek Zawodowy Samoobrona będziemy robili to, żeby był dialog, żeby była rozmowa i nie będzie żadnych, jak to się mówi, wylewania, robienia, bo jesteśmy kulturalni rolnicy i chcemy tak działać. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, prawdą jest, że mamy teraz trudny okres z Unią, jeśli chodzi o Zielony Ład, sprawy otwarcia rynku europejskiego na towary ukraińskie, ale także pamiętajmy, że polskie rolnictwo ma istotne osiągnięcia w tym dwudziestoleciu naszej obecności w Unii Europejskiej. To też chciałbym, żebyśmy to mieli w pamięci. Część z nas pamięta ten okres wcześniejszy przed wejściem do Unii, stąd bardzo proszę, który z panów kolejny? Widzę, że pan jest instruowany, to następny pan. Jacek Hecht, rolnik z powiatu kłodzkiego. Panie ministrze, i pan, i przedstawiciele nowego rządu zostaliście wybrani między innymi naszymi głosami. To my, rolnicy, uwierzyliśmy, że to wy możecie tu przyjść i coś zmienić. Macie mandat społeczny, a protesty są wymierzone przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. W czerwcu są wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie nowa Komisja Europejska. To jest niepowtarzalna szansa, żeby doprowadzić z naszym poparciem i poparciem społecznym z innych krajów Unii Europejskiej do wycofania się z tego szaleńczego programu. My tego nie udźwigniemy, to jest destrukcja dla europejskiego rolnictwa. Za 5 miesięcy kolejne żniwa. Będziemy mieć kolejne zbiory. Pogoda jest korzystna, jest dużo wody, susza się nie zapowiada. Możemy mieć ogromną górkę zbożową. To będzie kolejne 9 milionów ton zbóż do wyeksportowania. Tyle się mówiło, że jest port zbożowy w Gdańsku niedokończony. Natychmiast należy rozpisać przetarg, dokończyć budowę i jak najszybciej zrobić wszystko, żeby ten port zbożowy ruszył, bo problem importu i przenikania ziarna z Ukrainy pozostanie z nami na długie lata. Musimy mieć infrastrukturę, żebyśmy byli w stanie nie tylko gasić pożar z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, ale żeby trwale być w stanie zagospodarowywać tranzyt. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Proszę państwa, dobrze się skupiamy na Zielonym Ładzie, na Ukrainie, ale jest też problem opłacalności produkcji i problem finansowania zakupu nawozów, środków ochrony roślin, które przed rozpoczęciem czy wiosną trzeba uczynić. Część przed rozpoczęciem prac, część w trakcie i także o tych sprawach chciałbym, żebyśmy rozmawiali, jeśli chodzi o problem dostępności tanich kredytów czy dostępności różnych dopłat. Bardzo proszę. Panie ministrze, stoimy tutaj cały dzień, rozmawiamy o wielu sprawach, ale tak naprawdę nie padły żadne konkrety. Wspólnie z kolegą przyjechaliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie ostatnio odbył się intensywny protest. Tutaj z tego miejsca chciałbym panu przekazać informację, którą przekazali nam koledzy, że jeżeli my dzisiaj tutaj z Warszawy nie wrócimy z konkretnymi zapewnieniami ze strony pana ministra, również ze strony Ministerstwa Rolnictwa, pana premiera, że
nie ograniczymy bądź nie zamkniemy granicy z Ukrainą, nie weźmiemy się porządnie za Zielony Ład, za politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to niestety będzie pan musiał skorzystać z naszego zaproszenia i przyjechać do Bydgoszczy pod Urząd Wojewódzki, gdzie rolnicy zaczynają 20 lutego protest tygodniowy. Owszem, tutaj popieram słowa kolegi Michała Kłodziejczaka, który powiedział, że nie róbmy przepychanek politycznych. Wspomniał pan minister, że polskie rolnictwo w ciągu 20 lat mocno się rozwinęło. To pomoże nam pan obronić to rolnictwo, żebyśmy mogli przetrwać nasze gospodarstwa. My jako wyborcy daliśmy wam zielone światło. Wszędzie tutaj i proszę to wykorzystać. Dziękuję bardzo. Wie pan, bardzo się składa, bo pewnie pana rodzice pamiętają marzec w Bydgoszczy i po marcu w Bydgoszczy byłem w Bydgoszczy. Także ja mam długie spojrzenie wieloletnie na sprawy rolnictwa. W związku z tym, jeśli będzie potrzeba, przyjadę do Bydgoszczy, szanuję wspaniałe rolnictwo kujawsko-pomorskie i napisałem w tej sprawie do was także list na ręce wojewody, bo mam świadomość waszej determinacji. I ja okej. Okej, proszę pana, proszę pana, ja chciałbym mieć taką władzę, żeby panu wypełnić... Ale panie ministrze, od 24 stycznia spływają całe polskie sprawy, nawet wcześniej sprawy. Proszę pana, wszystkie są takie same. Są... 2 miesiące tkwimy w punkcie zero. Ile mamy jeszcze tkwić? Proszę pana, niech pan mnie posłucha. Ja pana rozumiem. Rozumiem, że pan nie ma wpływu na wiele rzeczy, ale jest pan naszym reprezentantem. My tutaj, głos rolników brzmi tak, proszę nas zgodnie reprezentować, bronić interesy rolników. Proszę pana, ja kiedyś powiedziałem, że chciałbym być nie tylko ministrem rolnictwa, ale ministrem rolników. To był dla mnie wielki zaszczyt. I chciałbym, żeby to pana stwierdzenie się spełniło, żeby tak mógł się w przeszłości nazywać. Panie Jacku, ja wiem, że tam kamera chodzi, ale proszę państwa, ja chciałbym, żeby tak, powoli będziemy się, jeszcze, bardzo proszę, oczywiście, bo nie chciałbym, żeby, Jacek, jeśli chcecie nagrać, idź na zewnątrz, nagrywajcie na zewnątrz. Możecie nagrywać, a to nagrywajcie tam na zewnątrz. Ja wiem, bardzo proszę. Krzysztof Filipek, Samoobrona. Panie ministrze, przed chwilą pan powiedział, że chciałby pan mieć taką władzę, żeby rozwiązać te problemy, o których dzisiaj rozmawiamy. Ja rozumiem, że tej władzy aż tak wielkiej pan nie ma. Ale panie ministrze, to jest pytanie. To kto tą władzę ma? Kto jest w stanie rozwiązać problemy dzisiejszego rolnika? Zwracał się tu przewodniczący Tomek Obszański z Solidarności o spotkanie z premierem. Delikatnie rzecz ujmując, był troszeczkę tak, no nie było entuzjazmu co do tej propozycji, ale my chcemy naprawdę w dobrej wierze spotkać się z ludźmi, z rządu, z premierem, żeby te problemy rozwiązać. Bo panie ministrze szanowny, tak jak pana bardzo szanuję, jeśli te problemy nie zostaną rozwiązane, to obawiam się, że na drogach, na granicy może dojść do czegoś, czego byśmy wszyscy nie chcieli. Dziękuję. Byłeś bardzo bliskim współpracownikiem świętej pamięci Andrzeja Lepera, byłego ministra, wicepremiera i myślę, że mógłbyś wiele rzeczy wyjaśnić, odpowiedzieć, a często jest tak, wiecie państwo, że ci, co zadają pytanie, najlepiej wiedzą, jak na nie odpowiedzieć. Myślę, żebyś mógł na to odpowiedzieć. Słuchajcie, proszę państwa, już krótko po minucie będziemy... Panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym na początku powiedzieć, my nie jesteśmy przeciwko wam. Panu ministrowi, wiceministrom, jesteśmy z wami i chcemy być z wami, ale problemy należy rozwiązywać tu i teraz i natychmiast. Panie ministrze, jeśli mogę zaproponować, nie chciałbym mówić, że powołamy komitet strajkowy, ale może nazwijmy to grupę roboczą,
która w imieniu rolników będzie mogła podpisać z wami porozumienie, które będzie dla was gwarantem i możliwością działania. Określiliśmy pierwszy punkt. Zielony ład do kosza. Będziemy nad tym pracować w tym zespole. Druga rzecz. Blokada ukraińskiego zboża, które nie spełnia warunków, jest toksyczne, nie może wpływać na rynek europejski. I to jest punkt drugi. O trzecim punkcie, którym mówiłem, usłyszałem od pana ministra Kołodziejczaka, że rolników nie będziemy karać za słuszne sprawy w słusznych protestach. I chciałbym, panie ministrze, żebyśmy usiedli do stołu, ale traktowali się poważnie, bo chcemy rozwiązywać razem problemy. Tadeusz, czy ktoś się traktuje niepoważnie? Rozmawiamy, jesteśmy tu razem. W związku z tym przygotujcie listę postulatów i wtedy usiądźmy. Są dwa postulaty. Zamknąć Zielony Ład i zamknąć granicę. To zadajcie, wiesz, oczywiście ja to rozumiem, tylko jest określona sytuacja europejska, sytuacja związana z Ukrainą. Trzeba ograniczyć do minimum Zielony Ład. Trzeba kontrolować w pełni napływ towarów z Ukrainy. Ale znowu, to zamknijmy. Przecież wiemy, że granica też jest, że my tam też eksportujemy. Ja to wszystko rozumiem. Tylko... Ale to są toksyczne rzeczy, które na nasz rynek... Spokojnie. Wszyscy... Panie ministrze, tylko jedno słowo. Proszę bardzo. Jak to możliwe, że mrówce, która wiezie 10 paczek papierosów, jest w stanie służba to na granicy sprawdzić i tapicerkę w osobówce rozebrać i wyjąć, albo komuś, kto przymyca pół litra jakiegoś oprysku, a cały wagon, czy cały pociąg, czy 5000 tirów, które tam teraz stoją, na to nie ma sprawy. Wie pan, jest tak, że często za drobne przestępstwa się karze, za wielkie nie. Panie ministrze, oczekuje pan postulatów od nas. Panie ministrze, oczekuje pan postulatów od nas. Są tylko dwa. Całkowite zamknięcie granicy z Ukrainą dla wwozu produktów rolno-spożywczych oraz produktów technicznych pochodzenia rolniczego. Wszelkie zboża techniczne, rzepak techniczny i inne produkty określane mianem technicznym muszą stanąć na granicy. To nie może wchodzić do Polski. Drugi postulat, zielony ład do kosza. Składam te dwa postulaty na ręce ministra. Proszę pana, te postulaty zostały złożone parokrotnie. Ja je rozumiem. Ja, jakby pan przeanalizował moje wystąpienia, o nich wielokrotnie mówiłem i szanuję te postulaty. Oczywiście są granice możliwości z realizacji. Ja wiem, że wszystko się chciałoby, żeby tak było zrealizowane. Przecież ja muszę was traktować poważnie, nie powiem, że tak, zrealizujcie, jedźcie do domu, ja to zrealizuję, bardzo wam dziękuję. Mówię realnie, co jest możliwe, ile mówili o tym moi współpracownicy. Ja bym był po prostu nie fair w stosunku do was, gdybym mówił, obiecywał rzeczy, które nie są w moich kompetencjach. I dlatego, bo ja chcę się z wami spotkać, nie wiem, za... czy w takiej formule, czy prywatnej, czy innej, żeby się nie powiedzieli, że ja was oszukałem. Okej. Jeszcze zabiorę głos. Przez chwilkę. Rozmawiajmy jak najbardziej. Problemem jest czas. Czas nam się kończy. Rolnicy po żniwach padną. To nie są żarty. Proszę pana, ja właśnie mówię o tym czasie, że i mówiłem wam, żebyście zebrali postulaty, popracowali nawet online'owo jutro nad nimi w weekend, żeby poniedziałek były w formie gotowej, aby mogły trafić na Kopę Korzekę, aby mogły trafić na obrady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, abym także mógł w poniedziałek, we wtorek zreferować je na rządzie. Panie ministrze, lepszej formy nie potrzeba. Nasze postulaty zostały przekazane. Lepszej formy nie potrzeba. Nie potrzeba żadnego ciała doradczego, które będzie przygotowywało kolejne postulaty, które tylko będziemy wałkować.
część rolników mówi o problemach opłacalności, o potrzebie kredytów innych. Jest wiosna, rolnicy potrzebują środków na zakup, o czym już mówiłem parokrotnie, nawozów, środków ochrony roślin. W związku z tym ja patrzę całościowo na to. Oczywiście te postulaty znam, ja je mówiłem, przedstawię, ale przecież pan wie, że nie będzie możliwości całkowitego zamknięcia granicy, że prowadzimy rozmowy. Jutro też będę rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy. Są rozmowy na poziomie technicznym, prowadzi je dyrektor Guba, gdzie mówimy o kwotowaniu, o wielkości środków, jakie chcemy dopuścić na nasz rynek, aby go nie naruszyć. Proszę Państwa, no przecież są jakieś relacje międzynarodowe. No, ja się pan dzisiaj mówicie, że Czerski zamknie granicę. Ja bym chciał, żeby nie wpłynęło przez tą granicę tyle towarów, które naruszają stabilność naszego rynku, żeby to nie naruszało waszej pozycji ekonomicznej. I taka jest moja filozofia. Ja to wszystko rozumiem. Proszę Państwa, myślę, że będziemy jeszcze nie raz rozmawiać. Zobaczymy, jakie będą możliwości, jakie będą pozycje ze strony rządu, ze strony także Unii. Szczególnie się Unia wycofa, jeśli chodzi o Zielony Ład. No ileś rzeczy żeśmy uzyskali. Mówiła o tym pani dyrektor Szapla, jeśli chodzi o między innymi 4% wyłączenia użytków rolnych, czy inne obszary. Także i chcemy dalej. No. Na koniec, granica musi stanąć. Nic nie zrobił innego. Proszę pana, musi. Ja też bym chciał być piękny, ładny i młody, ale i robimy wszystko, tylko też no, chciałbym, żebyście żądali rzeczy, które są jakieś się możliwe. Na Boga, no to jeszcze Jacek, ty stary wyga polityczny, jeszcze podkręcasz to wszystko. No to dla ciebie korzyść, bo jesteś lepszy od Wojciechowskiego, mimo że ten wszystkich rolników w Europie skupił, wkurwił i zjednoczył. Bardzo ci dziękuję. Dzień dobry Państwu, pierwszy raz tutaj zabieram dzisiaj głos. Przyjechałem z województwa lubuskiego i nie jestem częstym gościem tej sali Ministerstwa Rolnictwa i chyba nie będę, szczerze mówiąc, bo nic z tego nie wynika. Panie ministrze, rolnicy wiedzą, że ministerstwo składa się dzisiaj z kompetentnych osób i wszyscy wiemy, że i w sumie przyznaje pan się do tego, że decyzji pan pewnych podjąć nie może. Chcielibyśmy powrotu do tego, co było sprzed otworzenia tych granic i w takich realiach rynkowych z Ukrainą funkcjonowaliśmy już i my nie oczekujemy czegoś niemożliwego. W każdym bądź razie rolnicy, z którymi ja rozmawiam, nie zejdą z dróg, dopóki tego nie uzyskają. Jeżeli ministerstwo faktycznie w tej sprawie nic nie może, to pora otwarcie powiedzieć może, że ministerstwem tego nie załatwicie. Dobrze. Proszę pana, ja wiem, że to ładnie brzmi. Możecie, nie możecie. Ja powiedziałem, jaka będzie procedura działań. Co zrobię? I jestem stanowczy. Proszę pana, ja na propozycję objęcia funkcji ministra rolnictwa się nie zgodziłem za pierwszym razem, za drugim się nie zgodziłem. Zgodziłem się dopiero za trzecim, kiedy mówią koledzy, masz pewne doświadczenie, kontakty, umiejętności pewne i się zgodziłem. Ja nie musiałem być ministrem i mogę nie być ministrem. Chcę zrobić pewne sprawy, rozwiązać w drodze, bo chcę służyć, jak całe życie służyłem rolnictwu. Ale i dlatego proszę też o pewną wyrozumiałość, o pewne racjonalne podejście. Proszę Państwa, jeśli przecież zaproponujemy pewne rozwiązania, które Was nie będą satysfakcjonować, macie prawo protestować. Żyjemy w wolnym kraju, tylko wszystko ma swoje granice też, no nie? Bardzo dziękuję. Na granicy nie ma handlu, jest przemyt, się okazuje. Tam jest przemyt. Proszę Pana, pewnie jest i przemyt. Dobrze, dobrze, że nam na tej granicy jeszcze ministra Kodzieszaka nie ukradli. Dzień dobry, nazywam się Kozłowski Bartłomiej. Jestem z województwa mazowieckiego. Mieliśmy przyjemność razem protestować. 6 godzin mnie trzymali na przejściu. Ale miło to wspominam.
Prawda jest taka, że pan minister nie przyjechał do nas, tylko wjechał w naszą blokadę, tak żeby wszyscy wiedzieli. Ale jechałem do... Co prawda wyszedł do nas i porozmawiał, tak? Ale jechałem do protestujących rolników. Tak, do... tylko nie... nie... Przepraszam cię, miałem was odwiedzić i później jechać dalej. Także nie zmieniaj, wiesz, stanowiska. To znaczy ja nie zmieniam stanowiska, tylko cieszę się, że pan wtedy z nami porozmawiał, a prawda jest prawdą. Obiecał pan nam, że przyjedziemy, dajcie nam czasu. Na tym proteście rozmawiał pan z nami, mówił pan, potrzebuje trochę czasu. Dzisiaj mija tydzień od tej blokady, jutro mija tydzień od blokady i nie ma konkretów. Nasi koledzy jeżdżą po 600-300 km na granicę, ta Ukraina nie jest zamknięta. Ukraińskie zboże to nie jest ukraińskie zboże, to jest zboże do utylizacji. Zobaczcie zdjęcia, zobaczcie filmy na żywo, jakie zboże przekracza granicę, jakie zboże, jaki rzepak przekracza granicę, co tam się dzieje. I te zboże trafiło do polskich firm. Pan Kołodziejczak, czy pan, wy pokazaliście listę firm, polskich firm, które zużywają te zboże w młynach polskich, w młynach prywatnych polskich i to wszystko dzisiaj mamy tu na stole. Cała Polska je chleb z ukraińskiego zboża, które powinno być zutylizowane. My żądamy, panie ministrze, naprawdę, my żądamy zamknięcia tej granicy. Pan jest w stanie to zrobić. To nie jest tak, że pan jest... przyszedł pan i pan ręce rozkłada jak poprzedni rząd i nie możemy zrobić. Ludzie głosowali na ten rząd i pan ma władzę, żeby zablokować granicę. My, pan nas zapraszał ciągniki do Warszawy. My nie protestujemy tak jak we Francji, w Niemczech. Ale do tego dojdzie, jeżeli pan nie zamknie tej granicy, do tego dojdzie, naprawdę. Robicie świetne postępy. Robimy postępy, ale my nie chcemy postępów w ten sposób, tylko pan zamknie granicę. Pan jest osobą upoważnioną do tego, pan zamknie granicę. Dziękuję. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo proszę. Mogę prosić o minutę? Panie ministrze, brak opłacalności wynika tylko i wyłącznie z dwóch rzeczy. Zielony Ład i Ukraina. Jeżeli tego nie zrobimy, nie zamkniemy, nie zrobimy nic. Jeżeli pan mówi, że nie ma mocy sprawczej, to rolnicy i transportowcy i inne branże we wtorek dadzą panu taką siłę na arenie europejskiej, że załatwi pan tam wszystko. I z tego miejsca województwo kujawsko-pomorskie zaprasza pana ministra na spotkanie z naszymi delegatami w Urzędzie Wojewódzkim. Godzinę może pan dostosować, my się dostosujemy do pana. Proszę Państwa, Zielony Ład, Ukraina ma wpływ na opłacalność, ale nie tylko. Decyduje także cena gazu, która wpływa na ceny nawozów. Decydują także inne czynniki, także ceny na rynkach światowych, bo ceny na rynkach światowych między innymi zbóż spadają. Dokładnie to wiecie i jak byłem na protestach, to się mi sami to pokazywali. Także ja mam świadomość tego, ale rzeczywiście problem opłacalności ja uważam za problem numer jeden. Przyczyny są w Zielonym Ładzie, w otwarciu granic i także w cenach środków produkcji. Rozumiem, że powoli kończymy. Proszę Państwa... Tylko informację samą chciałem dać. Ja chciałbym informację taką dać, o której tutaj Marek już mówił, że członkowie KOPY spotykają się w poniedziałek i ustalamy wspólne stanowisko organizacji polskich na szczeblu Unii Europejskiej, a osoby, które się tutaj wpisały i nie tylko, ja podaję mail sekretariat@clear.pl. Wszystkie postulaty i sposoby rozwiązania niech płyną do nas i ja to panu ministrowi przekażę. Do spraw załatwienia w Polsce natychmiast i do spraw załatwienia w Unii Europejskiej. I jeszcze raz jedną rzecz, co bym chciał dodać tutaj i oczekiwałbym odpowiedzi takiej. Panie to ministrze, granice zamknięcia, ja wiem, że to nie są pana kwestii, ale proszę o jedną rzecz. Natychmiastowe żądanie uruchomienia wszelkich służb granicznych do kontroli towarów, które do Polski wjeżdżają. Ma pan instrumenty, służby weterynaryjne, inspekcje wszelkie, które muszą dzisiaj stać na przejściu z pełną siłą. My będziemy jako społecznie ich, że tak powiem, wspomagać, ale oni to dzisiaj muszą po prostu zrobić. Dziękuję bardzo. 12
Proszę Państwa, po to między innymi dzisiaj są z nami przedstawiciele służb i tych, które podlegają Ministerstwu Rolnictwa i tych, które są w ramach kompetencji innych resortów. Mamy tego świadomość. Ja może nie tak ostro, jak to mówi Kołodziejczak, mówię, że ta liberalizacja handlu, otwarcie granic właściwie w jakiś sposób tak trochę osłabiło czujność kontroli granicznej. Że bo właściwie nie trzeba było kontrolować, bo były otwarte granice, wszystko mogło przepływać. A teraz jest inna sytuacja, musimy zrobić kontrolę. To jest pierwsze. Drugie jest prośba, aby także, jeśli panie Wiktorze, Wiktor, żebyś był dostępny także, jeśli chodzi o, nie wiem, jutro, w poniedziałek, w ujęciu fizycznym w Krajowej Radzie Izb, jeśli by ktoś chciał przyjechać, zadzwonić do ciebie z uwagami, czy przekonsultować postulaty, to jesteś, masz być do dyspozycji, jesteś przewodniczącym Rady i tak dalej. Na koniec proszę, na koniec proszę jeszcze pana ministra Krajewskiego, bardzo proszę, też ci będę ograniczał czas. Szanowni Państwo, z większością znamy się z różnego rodzaju konferencji, spotkań, ale też protestów, w których razem uczestniczyliśmy. I dzisiaj trzeba, zawsze rozmawiałem konkretnie i uczciwie, dzisiaj to jeszcze raz powtórzę. Granicy pewnie się nie da zamknąć, ale granica musi być szczelna i konkretnie kontrolowana. I to, o co prosiliśmy wszyscy, że przy tych kontrolach gospodarstw, które chcieli robić ekolodzy, broń Boże, nie mogą sami tego robić, tylko muszą być służby, też apeluję do Was. Jeżeli podejmujecie się kontroli obywatelskich, angażujcie służby. Szkoda tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj wchodzą i na siebie ściągają różne problemy. Ja jestem z Wami, jestem po Waszej stronie. Od tego są służby, jest policja, są służby podległe i te służby mają raportować dzisiaj codziennie, jaki jest stan, co wjeżdża, jak wjeżdża i będziemy wnioskować do innych ministrów o to samo. Wszystkie służby mają ze sobą współpracować i mają współpracować z nami. To jest jedna rzecz. Zielony Ład, słuchajcie, 2 lata temu to było oficjalne stanowisko polskiego rządu. Dzisiaj tego do kosza nie wyrzucimy, ale robimy wszystko, żeby te nielogiczne, niespójne rzeczy z tego Zielonego Ładu wywalić. I to konsultujemy, to uzgadniamy i nie zgadzamy się na małe ustępstwa komisji. Potrzeba dużych zmian w Europejskim Zielonym Ładzie. Jesteśmy po Waszej stronie. My jesteśmy od pierwszego dnia otwarci dla Was, dla rolników. Do ministerstwa nie ma takiej osoby, która by nie była wpuszczona. Po to, żeby Waszego głosu słuchać i z Wami rozmawiać. I jesteśmy na to otwarci, ale też nas zrozumcie, że nie możemy być w 250 czy 300 miejscach w Polsce, bo mamy jeszcze pracować tutaj, żeby przyjść do Was z konkretami, a nie od spotkania do spotkania. Panie Wiesławie, byłem na 5 blokadach, trzeba być, mogę być na 15, 20, 30. Tylko to też nie o to chodzi, bo znamy te wszystkie postulaty i wiemy. Musimy to wszystko wypracować i przedstawić. Muszą do Was popłynąć pieniądze, te, które już powinniście mieć na kontach, mówiąc o dopłatach, o działaniach. Musimy wspólnie wywieźć zboże, nie ukraińskie, a polskie zboże i zrobić miejsce, bo za chwilę przecież będziemy mieli nowe zboże i to jest dla nas dzisiaj wyzwanie, cel, ale na to wszystko są też potrzebne pieniądze. I to nie jest tylko decyzja ministra rolnictwa, ale całego rządu, ministra finansów, premierów. Rozmawiamy na każdym poziomie i z panem premierem, i z wicepremierami, i z ministrami innymi, żeby znaleźć jak najszybciej to rozwiązanie. Nie mogę dłużej, bo pan minister już tutaj nade mną stoi i czeka, żebym kończył tą wypowiedź i to robię, ale jesteśmy z wami, tylko naprawdę protestujmy mądrze, bo stąd was wszystkich znam, z mądrej formy protestów, bo nie chodzi o to, żeby Polskę podpalić, nie chodzi o to, żeby ludzie byli zamykani w jakikolwiek sposób, bo nerwy na protestach puszczają nam wszystkim. Ale trzymajmy je na wodzy i szanując się wzajemnie, ostrzeźcie tych młodych chłopaków, którzy nie mają pojęcia czasem, jak to wszystko wygląda. To nie jest TikTok i nie jest Facebook. To jest poważne
działanie i musimy wrócić szczęśliwie, uzyskać to, aby wracać szczęśliwie do domu wszyscy z każdej strony. Dziękuję. Proszę Państwa, otwierając to nasze spotkanie, chcę po pierwsze podziękować za to, że się przyjechali. Pomimo tej ostrej dyskusji uważam, że ona służyła słusznej sprawie, bo tak jak mówię zawsze, protesty rolników są związane z pewnymi racjami, z bezpieczeństwem żywnościowym, są istotne i one i siłą protestów rolników jest także siła ministra rolnictwa. To pierwsze. Uważam, że musimy osłabić maksymalnie to, co przewijało się. Wy mówicie zamknąć Zielony Ład, wyrzucić do kosza. Ja mówimy dostosować do oczekiwań rolników, bo to, co rolnicy robią, służy Zielonemu Ładowi i rolnicy wiedzą lepiej niż to zostało zapisane w dokumentach unijnych. Dlatego to, ten Zielony Ład przenieśmy w kompetencje rolników i tak jak mówiła pani Czapla, nie chcemy, żeby były jakiekolwiek kary wobec rolników, jeśli nie są działania przestępcze, robione specjalnie, to wtedy one się nie dadzą obronić. A więc będziemy bronić także rolników, jeśli chodzi o sprawy Zielonego Ładu. Ukraina, prowadzimy kolejne rozmowy na szczeblu technicznym. Chcemy ograniczenia, chcemy, żeby tym okresem referencyjnym były lata także przed wojną, bo to są inne wielkości. Chcemy kontrolować napływ towarów, aby nie naruszał stabilizacji poszczególnych rynków. Wreszcie jest problem opłacalności. Jest problem opłacalności, bo wiemy, jakie są ceny środków produkcji, stąd nasza rozmowa o mówienie o tym, które dopłaty już w tej chwili ruszą, jeśli chodzi o suszowe, jeśli chodzi o kukurydzę, jeśli chodzi o dopłaty do paliwa. Chcemy następnie także uruchomić, będziemy o to zabiegać, pewne dopłaty do zboża, także do nawozów. Nie wiemy, jakie będą ceny nawozów, w związku z tym jeszcze tego nie określamy, ale o tym rozmawiamy. Chcemy także zwiększyć ceny dopłaty do paliwa. Ale to wymaga pewnych ustaleń. Przecież dopiero wiecie, że w ostatniego dnia stycznia został podpisany budżet przez pana prezydenta. I ten budżet musi także ulec pewnej przebudowie, bo musimy także poszukać nowych środków na realizację tych. A więc jesteśmy do waszej dyspozycji. Będą te informacje wszystkie zawarte na stronach naszych internetowych. I bo chcemy, aby ona dotarła do najszerszej grupy społecznej. Prośba jest taka, aby blokady, protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa, bo wtedy zyskujemy zaufanie, że lepiej przepuszczać, wyjaśniać, mówić. Panie ministrze, albo są blokady, albo są manewry rolnicze. Słucham? Myślę, że nie. Co za blokada, jak jest ruch? To nie jest blokada. Okej. Ja to rozumiem i myślę, że ważne, żebyśmy uzyskali akceptację i zrozumienie społeczne. Akceptację i zrozumienie społeczne, to jest najważniejsze. Proszę Państwa, tyle, kończymy. Bardzo dziękuję. Nie robimy konferencji prasowej. Jeśli dziennikarze chcą rozmawiać, macie wszystkich Państwa jeszcze do dyspozycji. Bardzo dziękuję mediom za obecność, długą obecność, ale to też była specjalna forma otwarcia, aby nie było informacji, że nie przekazujemy poglądów rolników. Rolnicy byli wysłuchani, były przekazy, były transmisje. Możecie jeszcze zrobić nagrania teraz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim za udział. I myślę, że nie wiem w jakim gronie, ale będziemy także oceniać realizację i przygotowane postulaty. Dziękuję Państwu i życzę spokojnego powrotu do domów. Bardzo dziękuję za uwagę. Można, panie ministrze, jeszcze? Proszę Państwa, kilka rzeczy.
Panie ministrze, nasz czas jest bardzo cenny. Ale ja nie mówię, pan nie wie, o co mi chodzi. Proszę popatrzeć przykład nawozów. Dlaczego nie może być zrobione to na cały czas, tylko przesunięcie na rok? Dlaczego te postulaty, któreśmy do takiej prostej sprawy, żeby raz na zawsze załatwić, to musimy co roku protestować chyba, bo tego się nie da od ręki i na cały czas. Róbmy rzeczy, które będą na parę lat, a nie na tydzień, na dwa. Nie gaśmy pożarów. Następna rzecz, panie ministrze, bardzo ważna. Dzisiaj w Do Rzeczy jest artykuł, wywiad z stroną ukraińską, która mówi, że ona się zrzeka wszelkich, jeśli dojdzie do stowarzyszenia, zrzeka wszelkich pieniędzy i subwencji pod warunkiem, że nie będzie musiała wprowadzać Zielonego Ładu. Chyba to coś mówi. To jest niewarte. Słuchaj, tego. Nie wiem, kto mówił, jakie ma analizy. To wiesz, to jest ładne, nośne medialnie. Zobaczymy, będziemy negocjować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. I trzecie, i jeszcze ostatnia rzecz, panie ministrze. Zapraszamy jeszcze raz 20 i klauzula gościnności i nietykalności jest święta na wschodzie. Ja się już niczego nie boję. O, w tym wieku obaj się nie boimy. Zapraszamy. W szeregu poglądach. Oczywiście jest zupełnie inna ostrość oceny. Oni mówią zamknąć Zielony Ład. My mówimy zmienić Zielony Ład, dopasować do potrzeb możliwości rolników. Rolnicy są za Zielonym Ładem, rolnicy są za ochroną środowiska, rolnicy przeciwdziałają zmianom klimatu, ale po prostu są pewne uwarunkowania, które obowiązują w Unii i także są oczekiwania rolników. W związku z tym my jesteśmy gdzieś tam po środku, że przyznajemy rację rolnikom, ale jednocześnie mówimy, że trzeba też pewne rzeczy wypełnić. Nie ma takiej możliwości, żeby zamknąć pewien Zielony Ład. Chcemy go dopasować do możliwości rolników. Rolnicy przestrzegają wymogów stanu środowiska, bo to jest ich praca. Drugie, jeśli chodzi o gorowanie, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony chemicznych, a więc czy zmianowanie, te rzeczy, które nie musimy narzucać rolnikom terminów wysiewu innych. Oni wiedzą kiedy, bo rolnictwo jest bardzo zróżnicowane, także w ujęciu regionalnym, w ujęciu przestrzennym. Zaraz, jeśli